No to dobra, tak, rozmawiałeś o tej ekipie, no to co? No to powiedz, ile to Frizum zabierał tych pieniędzy? Przyznam szczerze, nie miałem życia jakby w ogóle swojego. Ani rodzinnego, ani prywatnego. To było tak, że jak trzeba było zrobić coś o 12 w nocy, to po prostu robiłem to o 12 w nocy. Gdzieś tam słyszałem, że jakieś od byłych montażystów, operatorów, nieprzychylne opinie na temat tego, w jaki sposób traktuje pracowników. No. Pierwszy dom Gen Z i wy się co? Rozpadacie. I co tam się dzieje? Pierwsze były to lody ekipy, wy mieliście pieniążki? Z lodów? Mhm. A o tym nie myślałeś? Ten świat? Tam są jednak duże pieniążki. Myślałem. Dzień dobry Państwu. No po serii afer, osób tutaj, które odwaliły afery, jest w końcu ktoś poczciwy. Cześć poczciwy Krzychu. Cześć, siemanko, witam Cię. Taka ksywa i taki gość. No co, sąsiad dwóch z pięciu zaliczonych, bo jeszcze jest Paris, Platinow, został mi dziki trener i Salim. No, ale już Peszko był, ty jesteś, dobrze sąsiedzie. Jak tak. Się mieszka? Wiesz co, bardzo dobrze mi się mieszka. No jeszcze właśnie Sławek też bardzo blisko po sąsiedzku. Cokolwiek to znaczy, Sławek blisko to dobrze. Tak. A znacie się? Znamy się, tak. My jeszcze się znaliśmy przed wprowadzeniem tak naprawdę tutaj, bo ja w ogóle, śmieszna sytuacja, kiedyś, jak jeszcze w tej ekipce tam nagrywaliśmy i tak dalej, no to ten Marcel, jego syn, taki bardzo zajawiony i tak dalej. Blisko 87. Nieźle. Siatka pójdzie. I kiedyś tam Sławek mnie poprosił, czy byłbym w stanie mu tam chyba przywieźć, nie wiem, czy to o te lody się wtedy chyba rozchodziło, tak mi się coś wydaje, tak mi się coś kojarzy. No i tutaj właśnie na Wiślany przyjechałem, przywiozłem mi te lody, Sławek mi dał koszuleczkę z podpisem, flaszeczkę oczywiście. No i tak wtedy się tak poznaliśmy, później gdzieś tam systematycznie się łapaliśmy w różnych miejscach, czy to na urodzinach Marcela, czy przy okazji jakiegoś meczyku. No a teraz jak się wprowadziłem... Fajny gość. Fajny, bardzo sympatyczny. Mega fajny gość. Bardzo sympatyczny. Kurde, on jest po prostu kotem. A moment, a czy ty przypadkiem nie subskrybujesz mojego kanału? To zacznij w tej chwili. No to dobra, tak, rozmawiałeś o tej ekipie, no to co? No to powiedz, ile to Frizum zabierał tych pieniędzy? Nie, dobra, to jak Miecio do mnie przychodził. No, na razie. Nie. Nie, możesz tak, ale co, już minęło na tyle, że ja w miarę swobodnie możesz o tym mówić, chcesz o tym mówić. Znaczy, nie mówię o zarobkach, tylko ogólnie o całej ekipie. Już chyba na tyle minęło, że to nie ma tajemnic za wielkich. Nie? Wiesz co, no też dużo informacji już w internecie się pojawiło. A. Ja zazwyczaj nie rozmawiam o takich rzeczach, bo to wiadomo, dalej gdzieś tam mamy kontakty, ciągnie się to wszystko, więc nie chcę też mówić czegoś, czego nie powinienem, ale no tak jak mówisz, no dużo informacji już w internecie jest, więc no, tak naprawdę nie powiem nic więcej, co ludzie już wiedzą. Nie? Ile procent? były procenciki, no to jest oczywiste, nie, ale... Słuchaj, dobra, nie od początku tak już z tymi procentami. Ty w ogóle się dostałeś do ekipy, ja ci tam czytałem, ty pracowałeś wcześniej w kinie? Tak, w multikinie, tu w Krakowie. W multikinie, no. Czy w multikinie, czyli tam na koło serenady koło, teraz tak, koło parku wodnego, tak? Normalnie pracowałeś sobie w kinie i się zgłosiłeś do nich gdzieś tam na casting, tak? Dokładnie tak. I się dostałeś i byłeś tak. Sobie... Ty byłeś normalnie stałym członkiem ekipy, nie takim jakimś dochodzącym. W pewnym momencie tak. Stałeś się już takim... Już nagrywałeś z nimi cały No tak czas. Naprawdę jak weszliśmy do tego pierwszego domu ekipy dużego, no to ja tam z chłopakami wszedłem jako pierwszy, nie? To znaczy jeszcze przed mikserem, przed Murcik, co prawda oni się tam z Frizem znali już o wiele wcześniej, ale mnie to jakoś tak chłopaki ściągnęli do tego projektu, że od razu z nimi zamieszkałem po prostu. Mhm. No, sympatycznie. To dobrze, od razu miałeś gdzie mieszkać. Tak, ale to ja mieszkałem wcześniej normalnie w takim mieszkanku z trzema znajomymi tam koło kina. I ja, wiesz, ja myślałem, że oni sobie jaja robią, że ja się do nich wprowadzam, nie? No bo to dla mnie było takie bardzo nowe, jakby też nie znałem się z nimi nie wiadomo jak długo, a oglądając gdzieś ich tam w necie, wiedząc, że sobie lubią robić pranki różne, no sobie tak myślę, kurczę, no nie, jakby, wiesz, nie byłem pewny, że się tam przeprowadzam z nimi, nie? I nagle dzień przed faktyczną wprowadzką, oni do mnie dzwonią, czy ja jestem spakowany, bo jutro się wprowadzamy, a ja, o kurwa. I nagle, wiesz, pakowanie wszystkich rzeczy, ogarnianie samochodów transportowych i no i jazda. No i... A to widzisz, to cię, przed, tak jakby Krzycho przed wejściem do ekipy, mieszkasz z czterema znajomymi, Krzycho po wyjściu z ekipy, Wiślane Tarasy 2.0. Ekipa upgrade'uje, co? Tak, nie no, to trzeba przyznać jakby. Z mieszkaniem w kilku osób na najbardziej prestiżowe osiedle w Krakowie, no. No wiesz, no kurczę, jak jednak byliśmy tą największą paczką, największą ekipką. W Polsce, więc kurczę, daje to możliwości. Daje. Ty jak wchodziłeś tam, to już aktualnie, ty byłeś jakby, już był Trąba, już był Mini Mike, tak? No tak. Wiadomo, był Frizz, był Aversow.
Co tam jeszcze było? Werka to dopiero chodziłeś? Wtedy się zaczynała. Bo ja pamiętam wtedy, że... Czyli jak... ty byłeś u Freeza przed Werką. Nie wiem, czy oni się znali wcześniej, ale na pewno pamiętam sytuację, w której ja już jakby z chłopakami działałem, już jakiś czas nagrywaliśmy. Okay. Właściwie to ja im na początku pomagałem, później dopiero z nimi gdzieś tam zacząłem nagrywać. To ja pamiętam, że jeszcze pojechaliśmy do Werki na mieszkanie tutaj na Alei Pokoju, takie stare było. I jej nie było na chacie, zrobiliśmy jej pranka, że tam... cały pokój w balonach miała, nie? Karol, mam jedno pytanie tylko. No? Czy ci wszyscy ludzie jutro będą to sprzątać? Ale serio, podoba mi się. Co tu się wydarzyło? A ona wtedy się przygotowywała do sesji czy coś takiego, zdenerwowana była swoją drogą, ale no jeszcze wtedy nie mieszkała z nami, ona się dopiero później wprowadziła. W jej wypadku to upgrade'uje ekipa. No. Z którego mieszkałem na Alei Pokoju. No. Wymaga luksusy. Tak. I brzuszek od razu. A teraz dom wielki, wiesz. Chmurka, burza, wszystko, wszystko, baseny. Czyli ty co mówisz, że od początku nie byłeś takim gościem, który tam występował, tylko bardziej pomagałeś gdzieś im właśnie nagrywaniowo, montażowo, a ty to umiałeś skąd? Bo w kinie pracowałeś? Nie, wiesz co, ja od zawsze, ja ogólnie wywodzę się ze wsi, z takiej rodzinki nie wygląda. Pracowitej, no. I zawsze, jak jeszcze powiedzmy nie mieszkałem w Krakowie, to dorabiałem sobie w cudzysłowie u mojego taty w warsztacie. Okay. Mój tata tam ślusarzem jest, spawa ogrodzenia, ogólnie potrafi zrobić wszystko. Mhm. No i tam u niego na garażu przesiadywałem, więc miałem kontakt co chwilę z tymi wiertarkami, szlifierkami, czy mamie w ogródku pomagałem, czy w polu gdzieś tam, więc jakby bardzo taki robotny byłem, że tak powiem. No i przez to też umiałem zrobić po prostu dużo rzeczy i też mnie to kręciło, nie? I właśnie dlatego chłopaki jakby zauważyli, że ja potrafię gdzieś tam naprawić, zrobić pewne rzeczy takie manualne. No i stwierdzili, że przyda im się ktoś taki do pomocy po prostu przy odcinkach, nie? Bo to ciężko znaleźć taką osobę. Ja sam próbowałem znaleźć, powiedzmy, takiego drugiego mnie, żeby sobie przy odcinkach pomagać. Ciężko. A czyli ciężko. To nie faktycznie jakby pomagać, czyli montować, czy filmować takie stricte, tylko naprawić, bardziej coś tam fizyczna zrobić. Praca, nie? Typu, nie wiem, pojechać, zrobić zakupy na odcinek, pojechać, załatwić jakieś faktury, czy właśnie coś zbudować, bo jak budowaliśmy takie duże UFO, to też tam miałem taki dosyć czynny wkład w to wszystko. No ty budujesz jakieś wyrzutnie ziemniaka i takie tam, nie? Zdarzało się budować różne dziedziny. Dobrze, rzeczy. Tu nie buduj mi, nie strzelaj w balkon tylko. czyli ty i dobra, trafiasz tam nie z zamiarem jeszcze na początku, żeby występować, tylko żeby pomagać i sukcesywnie gdzieś tam zaczynasz się pojawiać na tych odcinkach, tak? Coraz bardziej. Ludzie cię lubią, no i Freeze mówi gościu, występuj, tak? Dokładnie. Pamiętam swój pierwszy raz, jak skierowali dla mnie kamerę, a ja wiesz, nie przyzwyczajony do kamer. Wtedy siedzieliśmy jeszcze na tym, jeszcze przed domem ekipy. Było niezręcznie, było dziwnie się czułem jakby, nie? Jakby tak jak pierwszy raz w ogóle na mnie kamera tam strzeliła. No ale później gdzieś tam na boczku się tutaj pojawiłem, tam troszeczkę na boczku. Ludzie też zaczęli zauważać, pisać w komentarzach, że kto to ten Krzychu, dajcie więcej i tak dalej, nie? No i później zaczęli mnie gdzieś tam wprowadzać do tego świata i tak się robi. Tak więcej Krzycha ekipa wytrzyma. No. Dobrze. No i później fajnie się kręci, bo ja chciałem jeszcze cię zapytać, bo każdy z was gdzieś tam w pewnym momencie zaczął otwierać swoje kanały. Ty od początku z tą motoryzacją jakby byłeś, czy to, no to chyba ten warsztat u taty, tak? I cały czas coś tam miałeś w głowie, bo wiesz, to ekipa nie ma kontentu motoryzacyjnego, nie ma co gadać, to jest kompletnie inny kontent, ale ty już będąc tam jakby i właśnie w którym momencie nastąpiło otworzenie twojego kanału, bo wiadomo było, że na początku to wszystko leciało na kanał ekipy Freeze'owy, nie? Tak, na początku. Tak. Później po kolei tam Tromba, Minimaj zaczęli grać swoje kanały. Ciebie to nastąpiło kiedy? Już po wrocie na przykład ze Stanów, czy pierwszej ekipy je, czy kiedy? U mnie to nastąpiło po zakończeniu Daily, czyli tam jak to nagrywaliśmy, te 400 odcinków chyba wleciało w rok. To tak naprawdę po tym, no bo w trakcie całego Daily ja tam mocno fizycznie pracowałem. No przyznam szczerze, nie miałem życia jakby w ogóle swojego, ani rodzinnego, ani prywatnego. To było tak, że jak trzeba było zrobić coś o 12 w nocy, to po prostu robiłem to o 12 w nocy. Więc jakby ten rok to w 100% jakby poświęciłem no, tej pracy tam. Przełamywałem wiele swoich barier. Pierwszy tatuaż, pierwszy skok na punch, pierwszy skok ze spadochronu. Pierwsza dziewczyna. Wiele się nauczyłem. Pokory siebie, troszeczkę pewności, no i samozaparcia. Jest to przemiana o 180 stopni, może ci się obróciło totalnie. Dziękuję wam za to wszyscy, bo wszyscy się do tego przyczyniliście. No i po tym otworzyłem ten swój kanał. No z tym, że wiesz, no ja od 18 roku życia jestem bardzo zajawiony na samochody. Mhm. Jakby wtedy też już byłem.
Natomiast początkowo wystartowałem z tym kanałem z takim założeniem, że faktycznie będzie tam motoryzacja. Ale no jak, tak jak mówisz, w ekipie nikt nic motoryzacyjnego nie robił. Raczej każdy kanał opierał się na tym samym kontencie, czyli skaczemy do basenu z kulkami, robimy basen z kiślem, robimy trampolinę. Tak. Więc jakby tak troszeczkę podświadomie zacząłem robić dokładnie te same rzeczy, nie? No i to był troszeczkę błąd, bo później znowu wróciłem do tej motoryzacji, później znowu widziałem, że to nie do końca łapie i tak naprawdę do dzisiaj nie znalazłem tej odpowiedniej ścieżki, nie? Na tym kanale. To zaraz do twojego kanału na końcu wrócimy, bo tam jakieś zapowiadasz szumne zmiany, końce, początki, więc to zaraz może powiesz. No i idzie wam to wszystko świetnie w tej ekipie, wszystko jest okej, no i chyba ten wyjazd do Stanów jest taki przełomowy trochę, nie? Tam się zaczyna coś tam dziać źle, to znaczy źle, no źle na świecie się zaczyna dziać, bo wybucha. To jest jedna sprawa, ale tam jest i tu jest, ja uważam, że jak się czyta gdzieś tam historię ekipy, to tu jest najwięcej takich właśnie niedomówień. Znaczy, wiesz co, dokładnie nie wiadomo, bo jest bardzo dużo na przykład opinii, że wyście się musieli zadłużać, żeby tam być. No bo wiadomo, mieliście wrócić wcześniej, w ogóle to miało zupełnie inaczej wyglądać. Tak. Nagle zostaniecie zamknięci w domu w Stanach, ale te odcinki nagrywacie w tych Stanach. One jakoś tam idą. Jest mnóstwo opinii na przykład właśnie, że się musieliście zadłużyć, bo nie mogliście wracać. I to ja nie wiem, no przecież YouTube płaci tu i tu. I tam zaczęły się dziać po prostu złe rzeczy. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Bo to w ogóle jest tak, że kończy się pierwszy sezon, tak? I na to zakończenie pierwszego sezonu ekipy jest ten wyjazd do Stanów, Tak. Wiesz co, to było tak, już to Trąba gdzieś tam powiedział w jakimś jednym z wywiadów. To było tak, że faktycznie pojechaliśmy do tych Stanów, mieliśmy tam jechać na miesiąc, no ale wybuchła nieszczęśliwie. Loty w ogóle nie, wiesz, samoloty w ogóle nie latały. Mieliśmy duży problem z tym, żeby wrócić. Po chyba dwóch miesiącach uruchomili ten lot czarterowy, którym wróciło tam czterech operatorów od nas chyba, bo po prostu musieli wrócić. A my podjęliśmy taką szaloną decyzję, że zostajemy jeszcze na miesiąc. No i z tego miesiąca przedłużyło się na 3 miesiące. W ogóle tego nie żałuję, bo to był chyba najfajniej spędzony czas w moim życiu. Tak? Jakby Stany od zawsze były dla mnie, wiesz, takim marzeniem, nie? Żeby tam pojechać, żeby to zobaczyć, żeby dotknąć, kurczę. I faktycznie się udało, więc ja się mega tym jarałem. Gdzie wy dokładnie byliście? W Los Angeles, w San Francisco, w Las Vegas, jakby całe te okolice. Czyli tam. Czyli mimo... Wy się poruszaliście. Wiesz co, na początku nie. Na początku faktycznie siedzieliśmy w chacie, bo było to wszystko takie nowe, nikt nie wiedział co robić i tak dalej. Ale w Stanach to jednak troszeczkę inaczej funkcjonowało i po jakimś czasie po prostu wyszliśmy z tego domku. Więc o tyle było spoko. A co do tego zadłużania, no to no wiesz, no faktycznie my jakby po tym pierwszym sezonie ekipy nie mieliśmy jeszcze tych swoich kanałów, nie mieliśmy jakichś tam, wiesz, zgromadzonych środków i tak dalej, więc faktycznie gdzieś tam na zeszycik, że tak powiem, sobie tam żyliśmy, a później sukcesywnie wraz z kolejnymi nagrywkami, ze swoimi kanałami, z dealami jakimiś tam, sobie to po prostu spłacaliśmy. No ale to czekaj, nie mówiąc już o kwotach czy o procentach, tak, zaczęliśmy niby humorystycznie, no to, czyli jakby nie mieliście swoich kanałów, tylko szło wszystko na kanał ekipowy, to wy z tego kasy nie mieliście płaconej, tylko po prostu żyliście za darmo i tyle? Wiesz co, ja miałem powiedzmy swoją pensję, że tak powiem, za to co wykonywałem. Trąba już tam jakiś swój kanał miał, Mini Mike wtedy też już założył, miał już jakby swój kanał. No i w zasadzie z tego tak naprawdę się to wszystko spłacało. No i wiadomo, no przez daily też zaczęły się pojawiać deale. Plus na daily tu trzeba akurat przyznać, że jak Karol robił jakiś odcinek i na tym odcinku była do wygrania kasa, to faktycznie tą kasę jakby dostawaliśmy, ta kasa u nas zostawała. Ja miałem o tyle takiego farta, że no po prostu miałem dużego farta i w niektórych odcinkach na przykład udało, w jednym odcinku mi się udało 5 koła wygrać na przykład, nie? To dla mnie to była kolosalna kasa wtedy. No i no też nie miałem za bardzo na co wydawać, więc tą kasę sobie gdzieś tam odkładałem. No i to też mi pozwoliło łatwiej gdzieś tam później to spłacać sobie, plus wiesz, później przychodziły kolejne deale i na przykład zamiast... Ale jaki deal, jak nie miałeś swojego kanału? To znaczy co... wtedy jeszcze nawet nie miałem ze swojego kanału, bardziej na Instagramie się dopieniężyło. Aha, faktycznie, no bo poza YouTube'em są inne social media. Dokładnie, faktycznie, głównie właśnie był Instagram. Bo jeżeli były współprace na kanale głównym frizowym, no to on to zabierał i dalej wam jakby płacił pensję, to dalej jakby wyście nie dostawali, nie? Wiesz co, zazwyczaj było tak, że jak na przykład ktoś, kto posiadał swój kanał i miał na nim współpracę, zapraszał do tego filmu jakieś osoby, to te osoby zazwyczaj dostawały o wiele więcej, jakby on się dzielił tymi pieniędzmi, nie? Okej. Okay. No ale to mówimy o tych swoich kanałach, nie o głównym frizowym. Ale u Friza też tak to wyglądało. Na przykład wtedy, kiedy ja wyglądałem to 5 koła, to on też tam miał jakiegoś deala, jakby
wtedy, nie? Więc mógł to 5 koła mi dać. No i to tak działało zazwyczaj, że jak ktoś właśnie, jak był dealer jakiś na jakimś odcinku i ktoś gdzieś zapraszał ludzi, no to ci ludzie zazwyczaj... Ale płacone mieliście wszystko, tak? Byliście w tych Stanach, to musieliście coś płacić, czy w związku z tym, że nagrywacie i wrzucacie na kanał ekipy, to koszta wam były, znaczy za was było płacone, czy jak to było? Kurczę, już dokładnie nie pamiętam, ale z tego co mi się... Skoro było na zeszyt, mówisz, to chyba nie, tak. Coś tam musieliście sobie płacić. Znaczy to wiadomo, jedzenie sobie płaciliśmy, jakieś, nie wiem, wynajmy samochodów tak samo, atrakcje tak samo. Za chaty jedynie było chyba robione tak, że było troszeczkę luźniej to rozliczane. To znaczy większość na klatę przyjmował mimo wszystko freeze, ale my też gdzieś tam jakieś swoją część musieliśmy jakby do tego dołożyć. Ale na, chyba z tego co kojarzę, to nie było to tak, że każdy porówno i koniec, nie? Okej. Czyli, a ty mówisz, że miałeś pensję, czyli generalnie mieliście, bo Trąba powiedział dokładnie, chyba u żurnalisty, to on tam już tak dokładnie mniej więcej powiedział wszystko, to było procentowe, a ty miałeś, mówisz o tej pensji na początku, czy do końca trwania ekipy ty byłeś na pensji? Nie, ja do końca daily tylko, przez całe daily. Jakby tak naprawdę do momentu, w którym nie otworzyłem swojego kanału, no bo okay. Ja kanał otworzyłem powiedzmy tam w cudzysłowie bezpośrednio po zakończeniu tego daily. Więc dobra, jakby... ale po zakończeniu daily jeszcze na kanale jakby Freeza występowałeś, tak? I już wtedy to dalej miałeś pensję, miałeś procentowo, czy już nic? Nie, wtedy już nie. Już nic, tylko po prostu zarabiałeś sobie ze swojego kanału, a to występowałeś, żeby sobie no, mieć rozpoznawalność, którą sobie monetyzowałeś na swoim kanale. Dokładnie, no. Dobra, no i co z tych Stanów, ile to zeszło się? 3 miesiące łącznie? 3 miesiące. I no i stamtąd cały czas nagrywaliście, tam też te serie szły, okej. Okay? No i później, i tu właśnie jak wracacie, to jest ten taki no przełom, to znaczy no coś się zaczyna tam dziać już niedobrze, tak? No, wiesz co, no też kurczę, jak już się mieszka razem przez tyle czasu, spędziliśmy dzień w dzień w tym pierdzielonym domu, w 10 osób, tyle czasu, jeszcze ta chata nie była wtedy, ta pierwsza nie była taka duża, nie? No to tam można powiedzieć, że były największe zgrzyty, chociaż i tak to była, wiesz, to były minimalne kłótnie w ogóle, jakby patrząc na to, co działo się. Minimalne, ale tu mówisz teraz o Minimajku? Czy... Nie. No, po prostu wszystkich. Inaczej, to były takie, kurczę, kłótnie, które mogły w ogóle by nie istnieć, jakby totalnie takie, wiesz, niziutkiego poziomu, nie? Typu, nie wiem, ktoś nie wyniósł śmieci, ej, czemu nie wyniósłeś śmieci, to były, wiesz, tego typu kłótnie. No ale o tym są legendy, że ta ekipa, i tu ci właśnie też chciałem zadać pytanie, jak to było, czy wiesz, jak było kamera start, to wy udawaliście miłych, a jak było kamera stop, to się tam żarliście mocno, bo tak generalnie są takie też opinie gdzieś, wiesz, że no. Ludzi, nawet nie inside'owe, tylko że ktoś gdzieś słyszał i tak dalej, że to już było później, już po powrocie ze Stanów, ja mówię, nie? Bo tak to jeszcze ten pierwszy dom ekipy, ten wyjazd do Stanów, tam się zaczęło podobno psuć i generalnie, że już było tak, że jak wiesz, kamera była stop, to wyście się potwornie żarli, nie gadaliście ze sobą i tylko przed kamerą udawaliście dalej tą niby ekipę. Nie. To jest akurat jakiś bullshit, bo tak jak ja zawsze powtarzam, zazwyczaj było bardzo miło. Jakby nagrywaliśmy film, fajnie się bawiliśmy, kamery były owi, czasami bawiliśmy się jeszcze lepiej, nie? Więc jakby to trzeba oddzielić, totalnie dwie różne sytuacje. Jak faktycznie były jakieś gorsze momenty, gorsze czasy, to się żarliśmy leciutko, ale to były bardziej takie personalne zgrzyty między kimś a kimś, a nie jakby wiesz, całą ekipą. Ja mówię, dla mnie to jest fenomen, że przez tak długi czas w tyle osób naprawdę to wszystko tak dobrze wyglądało, nie? I naprawdę nie było tych kłótni, a jeżeli były, to o jakąś przysłowiową pietruszkę. Czyli to nie było te udawane, że ta ekipa, wiesz, tak przed kamerami wyglądała dobrze, to nie było udawane, tylko byście generalnie dobrze ze sobą żyli. W zupełności nie było, jakby to też zawsze powtarzam, że to jest wręcz fenomen, że to tak no dobrze jest. Grało i to faktycznie dobrze grało, nie? Naprawdę dobrze grało. No jest fenomen, wiesz, jak mówisz, tyle czasu spędzone razem i to osobowości tak też, wiesz, oni tam znali, nie? Z Trąbą czy z kimś tam się znało, ale tak ogólnie byliście wrzuceni do jednego wora. I dużo jest właśnie takich, że to było bardzo udawane. No to powiem ci, że to ciężko coś takiego powtórzyć, wiesz, przez taki okres czasu mieszkać tyle różnych osobowości. No bardzo dobrze. A jaki jest Fritz jako pracodawca? Bo też znowu są opinie, że to jest taki socjopata, że jakbym nawet, robot bez... Znaczy na tyle idą bez przesady, ale że właśnie jest tak skupiony na pracy, że generalnie mało tam jest empatii, uczuć i dobrych i złych, tylko bardziej po prostu zero-jedynkowy robot skupiony na pracy, mając na celu tylko nagrywać, montować, wstawiać.
Wiesz co, no w trakcie daily to było troszeczkę coś takiego, że może faktycznie trochę tak było, ale jakby totalnie się nie dziwię, bo wiesz, stawiasz sobie przed sobą wyzwanie w postaci takiej, że codziennie musisz rzucać odcinki, to mocno jakby ci wchodzi A na A co mu odbiło? To tak jeszcze wracając, bo to było tak, że w którym momencie zaczęło być daily? Bo ty jak wchodziłeś do tego domu, wtedy co cię mówisz, ta pierwszy raz kamera pokazywała, to jeszcze nie było daily, nie? Właśnie wprowadzka do domu to w ogóle był chyba pierwszy odcinek jakby daily, nie? Dobra, to był start okay, no. Bo takie też było założenie. Mhm. No i może tak jak mówisz, troszeczkę tak było, ale ja mówię, ja się w ogóle nie dziwię, bo to jest no, duża odpowiedzialność, jeżeli chcesz to robić i faktycznie chcesz codziennie wrzucać odcinki. Wiecie, jak tutaj nagrywam daily, nagrywam filmy codziennie, to po prostu wiem, że to jest coś, co zawsze chciałem zrobić, coś, do czego zawsze dążyłem, udało się to, za ten dom ekipy, to wszystko, wiecie, na to plan był 2 lata temu i to się udało zrealizować. I nie odpuszczę. Jakby z kolejnej strony jest Weronika, której chcę poświęcać mega dużo czasu, którą po prostu kocham i z którą chciałbym spędzać czas. No a z trzeciej strony są moi przyjaciele, których też uwielbiam, też kocham i też chciałbym z nimi spędzać czas. I wiecie, za każdym razem, jak próbuję w którąś ze stron pójść trochę bardziej, to jedna z nich cierpi. To mocno się da na banie, bo mieliśmy dużo takich sytuacji, gdzie spotykaliśmy się, nie wiem, raz w tygodniu robiliśmy sobie burzę mózgów i wiesz, wymyślaliśmy odcinki na przykład na kolejne 2 tygodnie. A na przykład tu robił się problem, jak nie wiem, Friz musiał gdzieś wyjechać na 3 dni, no to trzeba było nagrać na 3 dni do przodu te odcinki. No i zazwyczaj o kurde, to już tempo. Te dni były naprawdę bardzo stresujące, tym bardziej dla mnie, no bo ja musiałem po pierwsze przygotować odcinek, wystąpić z nim, później po nim posprzątać, przygotować kolejny na następny dzień. I tak przez rok, nie? Więc tam było roboty naprawdę dużo. Później się to rozluźniło, jakby jak już przestaliśmy codziennie wrzucać, to wszyscy troszeczkę tak odetchnęli mocno. Każdy zaczął tak troszeczkę lepiej żyć i faktycznie było o wiele luźniej. Karol też spuścił z tonu troszeczkę, już nie był taki mocny, hardkorowy, wymagający, bo w trakcie daily był mocno wymagający. No, ale gdzieś tam zawsze chyba u niego na pierwszym miejscu jednak był ten cel, wiesz, dążenie do celu, praca i tak dalej. No dzięki temu też to osiągnął, słuchaj, tak, tu nie ma co gadać, można, wiesz, krytykować, nazywać go tam jakimś właśnie socjopatą bez uczuć, ale no nikt nie zrobił tego, co on zrobił na polskim YouTubie, no nikt. Wiesz co, w ostatnim czasie pojawiają się jakieś takie informacje, ja już nie mam dostępu do tych informacji, bo z nim gdzieś tam nie współpracuję, ale gdzieś tam słyszałem, że jakieś od byłych montażystów, operatorów, nieprzychylne opinie na temat tego, w jaki sposób traktuje pracowników, ale no jakby nie mogę potwierdzić tego i ci powiedzieć, że tak było, bo nie było mnie przy tym. Nie? Czyli nie będziemy mieli, drodzy widzowie, dzisiaj sensacji. Nie, no żartuję, ale nie, ja ci powiem, że mimo wszystko, jaki by on nie był, bez jakichś w granicach to traktowanie ludzi, ale to, co mówię, to, co zrobił, w jakim czasie, wiesz, ta ekipa wystrzeliła, to wiesz, musiał tam być rygor, musiało być, wiesz, wszystko poukładane, tak, zwłaszcza, wiesz, ja o tym nie pomyślałem, że jak wy robiliście daily, a faktycznie czasami go nie było, to wy musieliście do przodu, no to wiesz, robienie w ogóle daily ile zajmuje, a zrób do przodu, tej doby brakuje, co? No czasami, wiesz, czasami dziennie po 3-4 odcinki się nagrywało, nie? Jeszcze jak to były odcinki kanapowe, to git, bo siądziesz sobie, nagrasz w godzinę i jest fajnie, nie? Gorzej jak, nie wiem, robiliśmy 24 godziny w czymś, albo 24 godziny, nie wiem, coś tam. No to już był taki... No to jak zrobić 24 godziny dwa razy w 24 godziny? Czasami się robiło w trakcie 24-godzinnego odcinka jeszcze inny odcinek, więc no już jest... Masakra. Incepcja. Incepcja. I ty cały czas na tej bidnej pensji jesteś, nie na działach, Boże. No trochę tak. Słuchaj, jak w takim razie, co z twoim kanałem? Ty go zacząłeś, zdecydowałeś, że go zaczynasz i co, na początku to szło bardzo mocno, co? Na początku, ty miałeś, ja patrzyłem gdzieś tam popularniejsze, to masz dużo tych odcinków powyżej miliona, powyżej dwóch masz kilka, a powyżej miliona tam jestem z 20 czy coś od tak, wiesz, no na początku, kurczę, tak naprawdę za każdy kanał ci dobrze pójdzie, no bo to ludzie są ciekawi, chcą widzieć, co się dzieje, co się będzie działo, więc na początku zawsze to fajnie hula i później systematycznie spada w dół, chyba że ktoś potrafi to fajnie utrzymać. No ale no tak, na początku, tak jak mówiłem, chciałem zacząć motoryzacyjnie, zobaczyłem, że wiesz, wśród tych ludzi, którzy obserwują naszą grupę, nie ma za bardzo zainteresowania motoryzacją. To był mój błąd, bo powinienem od początku dążyć do tego, co chcę, niż wiesz, przystosowywać się. Bo teraz na pewno byłoby lepiej, ale gdzieś tam, mówię, podświadomie zacząłem robić to, co wszyscy, bo tak było łatwiej. No i to też przez chwilę się kręciło, nie? Ale później już zaczęły kończyć się problemy, powielanie innych schematów, innych odcinków, innych osób. No to już tak przestało fajnie działać i później jakoś sobie tak uświadomiłem, że kurczę, no kocham tą motoryzację, a robię jakby totalnie coś innego, niezgodnego ze mną, nie? Więc stwierdziłem, że znowu do tego zacznę gdzieś tam powolutku wracać, więc
pojawiły się te odcinki tam jakieś garażowe, budowlane, jakieś inne pierdoły. No i później to już było tak naprawdę coraz gorzej, bo no nie wiedziałem jakby w którym kierunku iść, nie? Próbowałem. No, tak mówisz, trochę błąd, że jakbyś od początku tą motoryzację cisnął i nie zmieniał jej, to by się ludzie... Wiesz jak jest YouTube? YouTube jest taki, ja sam mam, teraz dodaliśmy piękny vlog z Memoriału Wagnera, nie? W siatkówce i po prostu, nie wiem, 10 tysięcy nie mogę dobyć wyświetleń. A wiesz, ktokolwiek tu nie siądzie, pogadam, bo ludzie są po prostu przyzwyczajeni. I jeżeli chcesz coś zmienić, to musisz dawać te odcinki, dawać, aż oni się przyzwyczają. Tak. A wiesz, jeżeli ty dałeś parę motoryzacyjnych i wróciłeś do tego, to oni, a nie, dobra, w dupie, nie będziemy klikać tych motoryzacyjnych, bo Krzychu znowu zrobi nam takie. Jakbyś im po kolei uczył ich tego kontentu, to oni by się niego przekonali. Właśnie YouTube jest, to jest, jego, jest i plus, i minus moim zdaniem, bo wiesz, jak robisz to samo, to ty będziesz miał wyświetlenie, ale chcesz coś zmienić, to ludzie już, wiesz, w pierwszym, odrzucają ten film w pierwszych minutach, YouTube go ucina zasięgi, on już jest do śmieci. Tak. YouTube jest taki właśnie, że wiesz, rób to, co robisz cały czas, bo to się ludziom podoba, ale jakbyś cisnął z tą motoryzacją, póki jeszcze była ta, wiesz, hype na ekipę, nie? I póki by cię ludzie i tak oglądali, bo to jest ten poczciwy Krzychu tu od Friza, to myślę, żebyś ich przyzwyczaił. A byłeś konkurencją w pewnym momencie do Buddy, no bo obaj z Krakowa i wiesz, te wyświetlenia miałeś jak po 2 miliony, to są nawet na jego kanał w tym momencie, który jest taki, jaki jest, dobre wyświetlenia. No. Wy gdzieś tam się konkurowali, to było tak? Znacie się w ogóle? Znamy się, tak, tak. My się znamy jeszcze długo przed tym, jak Budda założył kanał, już się znaliśmy w pierwszym domu ekipy, tak naprawdę Budda nas kiedyś odwiedził, bo tam z Trąbą jakieś dealki miał robić samochodowe. I co, no raczej, czy konkurencją byliśmy, kurczę, nie wydaje mi się, bo jak on zaczął swój kanał już od razu tak mocno w stylu motoryzacyjnym, to ja już wtedy, można powiedzieć, że tej motoryzacji jakby no nie robiłem, ja dopiero później do niej wróciłem jakby, nie? Okay. Gdzie już było za późno. No, okay. ale... Kurczę, no co? No bo wiesz, Kraków jest mały, no też tak powiedzieć, że Kraków jest za mały na dwa potężne kanały motoryzacyjne, a w pewnym momencie tak było. Tylko wyście się rozmijali, tak mówisz, tak? Czyli mijaliśmy ty jakby się. Byłeś, robiłeś motoryzację zanim on zaczął, jak on zaczął, to ty robiłeś akurat te takie vlogowo daily i później wróciłeś, gdzie już nie byłeś taki duży, więc w żadnym momencie nie byliście taką bezpośrednią konkurencją wyświetlenia. Dokładnie, w żadnym momencie, ja też właśnie tego tak nie odczułem, żebyśmy w jakimkolwiek stopniu byli gdzieś tam konkurencją, no bo tak jak mówisz, no i mijaliśmy się i nigdy się nie spotkaliśmy, powiedzmy. Tak, w tym miejscu. Bo content w ogóle bardzo czekamy dalej na ciebie, Kamil, tam ja mam, że przyjdę na 100% na koniec czerwca, będę u ciebie, daję sobie głowę obciąć, więc mamy, no! Delikatny poślizg, ale czekamy, Budda pewnie przyjdzie, ale wiesz co, no, bo ja patrzyłem gdzieś tam niektóre te twoje odcinki, to jest naprawdę blisko, kontentowo, ja mówię, że wiesz, ty wyświetleniowo teraz masz inaczej i tak dalej, ale gdzieś tam, wiesz, lecę tam do Dubaju, gdzieś tam helikopter, samolot, takie aż Red Bullowe niektóre odcinki, wiesz, nawet masz taki jeden, no to są takie typowe też Buddy, wiesz, że ten content to jest bardzo, bardzo podobny i bardzo mocny. To jest takie troszeczkę uniwersalne w motoryzacji, tak mi się wydaje, bo wiesz, ja lubię kurczę, jeździć fajnymi, szybkimi samochodami, lubię też je pokazywać, po prostu mnie to jara, nie? I no, co można innego z czymś takim zrobić? No można faktycznie, jak Budda, wpierdzielić dużo pieniędzy i zrobić coś mega zajebistego, no tylko też trzeba mieć na to budżet. Ja takiego budżetu nigdy nie miałem, powiedzmy sobie szczerze. Ale ja w jego wypadku, ja nie wiem, ja dlatego chciałbym z nim pogadać, gdzie jest fenomen tego, bo ja rozumiem wyświetlenie, ale tyle, co on kasę wydaje na odcinki, to nie może być zwrotki, przynajmniej nie z AdSense'a. Wiesz co, jest jakby, no zwrotki z AdSense'a raczej na pewno nie ma. Nawet przy 2-3 milionach, jak wiesz, jak 7, to jest taki, on czasami aż robi, wiesz, tak jak w stronę Top Gearu, nie, że tych samochodów, tego wszystkiego jest tyle multum, to są naprawdę ciężkie pieniądze wydania na takie realizację odcinka. Przykład Whistlina Diesela, który spalił swoje Ferrari teraz, jakby też mu się to nie zwróci z AdSense'a, nie? To jeżeli masz taką kasę na wydanie, powiedzmy na odcinkach, to musisz mieć inne źródło dochodu niż YouTube. No to też, to są, wiesz, przy takich potężnych wyświetleniach są też i współprace i szereg innych rzeczy, które dochodzą, więc to wiesz, za AdSense'a ci to nie zwróci, ale jakaś tam to zbierzesz, nie? Plus wiesz, Budda narobił bardzo dużo fajnych inwestycji, Illegal Night, Illegal Zone, Event i tak dalej. Tylko, że oni z Illegalem teraz się już odeszli. Teraz już nie, ale wiesz, no zarobił na tym, więc powiedzmy, że mógł przeznaczyć pewną część tych pieniędzy na realizację odcinków, które po prostu zajebiście mu oddają wyświetleniowo i wizerunkowo. Nie? Tak. Plus napędzają, te wyświetlenia mu po prostu napędzają też kolejne akcje. Właśnie, inne rzeczy. Wiesz, no wystarczy, że zrobi, on w tym momencie chyba ma rekord, jeżeli chodzi o loterię. Na tym się też potężne pieniądze zarabia i to nie ma co gadać. To wiesz, szacun też dla niego, bo to nie jest żaden wałek, nic, ani i tak dalej. To jest wszystko tam, on akurat robi legalne i fajne te loterie. Tak. Wszystko jakby prawilnie.
chociaż ma nazwę illegal, to tu jest legal. Więc wiesz, jak on zrobił, bo rekord tam był chyba około 200 tysięcy na żywo, nie oglądał to losowanie, do tej pory to jest tak, rekord. Tak, tak. To wiesz, tyle konf jakichś fejmów czy czegoś nie ogląda, więc generalnie tak mówisz, to zrobisz dobre odcinki, które ci uważasz, że nie wyjdą na zero, ale z takiej loterii będziesz miał parę baniek. Dokładnie. Ale mają dzięki tym odcinkom, które ludzie wyświetlają. A powiedz mi, u ciebie też ta strasznie spadła, bo tu mam pytanie a propos ciebie i wszystkich ekipowiczów, bo każdy już poleciał z wyświetleniami niestety dość mocno, tylko że u ciebie bardzo poleciała w pewnym momencie po wyjściu z ekipy, po rozstaniu się, a właśnie, no i co, zaczyna się, wróćmy do tego, pierwszy dom Gen Z i wy się co, rozpadacie. I co tam się dzieje? Kurczę, na początku tego tak nie odczuliśmy, ale to jakby też, przynajmniej nam się tak wydawało, że wiesz, zaczęło się Gen Z, to znaczy Karol zrobił sobie nowy swój projekt. Tak by było twoje 5 minut, nie? Czyli tak. Eliminacje do tego Gen Z. My, wiesz, no, my zrobiliśmy swoje, powiedzmy, tak? Ludzie byli już do nas przyzwyczajeni, więc trzeba było odpalić coś nowego. No to jest też takie biznesowe myślenie, nie? Więc nowy projekcik, startujemy z nowym projekcikiem. No i wleciało to twoje 5 minut. Z tego narodziło się Gen Z. No i my zostaliśmy troszeczkę już tak na boczek przesunięci, no bo my już swoje zrobiliśmy, my już tak nie spieniężymy tego, ludzie już tak nas nie oglądają. No to coś nowego, nie? No i było Gen Z już się skończyło, podejrzewam, że zaraz powstanie coś nowego, no i tak to można, wiesz, eskalować, nie? No, no. Ale generalnie w tym momencie, jak zaczęło się twoje 5 minut, to wyście poczuli trochę się odsunięci na bok? Jak twoje 5 minut było, to jeszcze nie, ale myślę, że jak się odpaliło Gen Z, jak się odpalił ten dom Gen Z i jakby dokładnie te same odcinki, które my gdzieś tam robiliśmy, przynajmniej niektóre, bo ja też tam nie śledziłem, to tak, to zdecydowanie. To, no. Tak. Ale to było tak, że Gen Z miało inny dom, wy mieliście inny dom? I mniej więcej content podobny i tu było robione. To co, frysie się rozdwaja? Nie, wiesz co, my jeszcze wtedy, znaczy my mieszkaliśmy już wtedy jakby w tej drugiej chacie ekipy, ale już wtedy nie robiliśmy jakby tych wspólnych odcinków, nie? Od czasu do czasu wyjeżdżaliśmy z Frizem gdzieś tam w różne miejsca, ale to były bardziej takie wyjazdy raz na miesiąc, na nie wiem, na tydzień. A w międzyczasie jakby działo się to Gen Z i faktycznie jego bardzo często nie było w chacie, bo siedział tam z nimi u nich w chacie i tam planowali odcinki, nagrywali i tak dalej, więc no wtedy zaczęło już się tak to rozjeżdżać troszeczkę, też już widzieliśmy, że on tam poświęca powiedzmy swój czas dla nich. Idzie w odstawkę, ale czyli wy wtedy nie jako ekipa już nie nagrywaliście, tylko po prostu każdy na swój kanał, tak. Mieszkając w domu ekipy, każdy na swój kanał, już nie było tych wspólnych odcinków, dokładnie. Tak? Albo ewentualnie jakby... no, ty wziąłeś sobie trąbę, czy trąba ciebie do swojego odcinka, ale nie było to już jakby ekipowy, tak? Bardzo rzadko. Jeżeli były, to naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Uwerki najczęściej były takie wspólne, że wszyscy byli. No i u Karola to jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, to na koniec każdego sezonu, bo zawsze gdzieś wyjeżdżaliśmy. To Dubaj, tam wiesz, Hawaje, no to w takich momentach byliśmy razem i faktycznie razem nagrywaliśmy, ale to były jedyne momenty tak naprawdę. Na koniec każdego sezonu, to ile tych sezonów było? Trzy i czwarty miał się zacząć, z tego sezonu, że pamiętam. Czyli na koniec pierwszego były Stany? Tak. Na koniec drugiego był chyba Dubaj. My się też myli, bo to było tyle destynacji. Ten teledysk taki, co... Tak, dokładnie. A pod koniec trzeciego były chyba Hawaje. Ekipa, tak? No, Zanzibar i Hawaje pod koniec trzeciego. Okej, okay, a kiedy... No to dobra, mamy koniec trzeciego, ma się zaczynać czwarty, ale to się nie do końca zaczyna. Jest to Gen Z i kiedy się zaczyna się wyprowadzać? Bo jak rozumiem, już teraz nie mieszkacie tam. Nie, już nie mieszkamy. Już nie mieszkamy. Jakby... Właścicielka tej chaty zmusiła nas do tego, że musieliśmy jakby po prostu... To Fris już nie płacił? Nie, bardziej nie o to chodzi. Ona, bo to było tak, że ona mieszkała tam w czasie tej... Jakby jak już ta... już była, dosyć taka... Mieszkała w tym domu? Tak. Z wami? No i ta chata jest potężna. Ten basen... Mieszkała z wami w tej chacie? Nie. To było tak, że ona tam mieszkała, bo to kurczę w ogóle było tak, że ta chata była podzielona na trzy części. Ona była, wiesz, jedna duża chata, która kiedyś była po prostu cała, ale później... Przez jakieś tam powody rodzinne, nierodzinne została po prostu podzielona na trzy części. W jednej części mieszkał gość, w drugiej babeczka, w trzeciej jakieś tam ich dzieci czy coś takiego. I najpierw wyprowadzili się, powiedzmy ci, najmłodsi, więc tam Friz, Werka, Murcik, Strąba, Marcysia się wprowadzili. Później zwolniła się ta środkowa część i tam wprowadziłem się ja, wujek Łuki, Kasia i mini Mike. A później na sam koniec zwolniła się jeszcze trzecia część i tam wprowadził się w ogóle Patec, a Mike przeprowadził się z mojej do tej trzeciej. Więc to by wiesz, i później przejęliśmy całą tą chatę, no ale mieliśmy po prostu umowę podpisaną na jakiś tam czas, no i właścicielka po tym czasie stwierdziła, że ona już jakby wraca do tej chaty, że jakby już nie chce mieszkać sobie tam w jakimś innym mieszkanku, tylko chce wrócić do tej, no i po prostu już nie będzie nam wynajmować. No i my troszeczkę tak zmuszeni tą decyzją musieliśmy się wyprowadzić.
przeprowadzić. Jeszcze gdzieś tam trwały poszukiwania kolejnego domu, w którym byśmy się wszyscy pomieścili, ale już ciężko było znaleźć w Krakowie taką chatę, gdzie wiesz, pomieści nas 12 osób, gdzie będzie naprawdę potężna chata. Plus też tak siedzieliśmy, gadaliśmy sobie i no już parę się potworzyły, wiesz, Werka z Karolem, wujek z Kasią, Trąba z Marcysią. Minima X potem. No, więc jakby już robiły się takie pary, Pates też tam w międzyczasie jakąś kobitkę miał przez chwilę. Więc no, każdy już potrzebował troszeczkę takiej prywatności, nie? Już te 3 lata też ze sobą byliśmy wtedy. Czasami już robiło się to uciążliwe. Człowiek czasami chciał spokoju, przyprowadzić sobie jakąś koleżankę do siebie, a nie mógł, bo obok melanż, na basenie melanż, po drugiej stronie melanż. Ja byłem wtedy, ja to no. Już moje życie, no. Cały czas melanż. Tam, tam był bardzo ciężko, imprezowy styl był bardzo ciężko. Tam, no. W ogóle było takie powiedzenie, takie, że najłatwiej było trafić w pewnym momencie do domu ekipy, stając się parą czyjąś, bo wiesz, jak to trąby dołączyła dziewczyna, to automatycznie stała się członkiem ekipy, no bo wiesz, on tu mieszkał, ona mieszkała, dobra, no to już bądź z nami na odcinkach. I w pewnym momencie najłatwiej było nie casting wygrać, tylko zostać partnerem któregoś z ekipowiczów. Tak. Jak mieszkaliście razem i wiesz, została ta osoba zaakceptowana, nie była to na tam, nie przyszła na jedną noc, no to dobra, to jesteś w ekipie, nie? No, z Pauliną, z minimajkową Pauliną też tak było, nie? O. Jakby... No tak, no tak było, tak było. No tak. Siłą rzeczy po prostu. Dokładnie, no bo, tak no bo jak już wiesz, mieszka z nim i tak dalej, gdzieś się zaplączysz, no to już wiesz, dobra, siadaj, no. I zrobisz jakiś tam content, a no i osoby stały się rozpoznawalne, nie? Wiesz, dlatego ja na przykład przez bardzo długi okres czasu nie miałem jakby swojej kobiety, a jeżeli nawet ją miałem, to w ogóle nie chciałem ją wprowadzać do tego świata, bo wiesz, ja na przykład miałem coś takiego, że musiałem fajnie poznać dobrze dziewczynę, żeby dopiero gdzieś ją wprowadzić, bo skończyłoby się różnie, to tak, znaczy pewnie tak. Wiesz, chwilę bym z nią był, narobiłbym jej tam szumu i tak. Ona nagle mi mówi, no dobra, spierdalaj. I widzę, no. I jakby to była czwarta, to w końcu to ten Krzychu nie jest taki poczciwy. Tak, tak. Więc ja byłem z tym bardzo ostrożny, dlatego też u mnie tam nie pojawiały się żadne kobitki, które tam do mnie przychodziły, znaczy nie pojawiały się w domu i tak dalej, nie pokazywałem. Skąd w ogóle Krzywa poczciwy? Z Daily, jakby w trakcie Daily powstała. Tak? Byliśmy kiedyś na tym, w Żywcu, budowaliśmy zamek ze śniegu. Jest taki odcinek nawet. Mhm. I, no i tam ja byłem właśnie w tym etapie, kiedy ja pracowałem, tak fizycznie pomagałem. Wtedy to też pamiętam, że był Saigon niezły, bo najpierw gdzieś tam wycieczka do Kastoramy po duże zakupy, łopaty, jakieś tam różne rzeczy, budowanie tego zamku później. Później po tym wszystkim trzeba było, w tym pierdolniku trzeba było posprzątać te wszystkie łopaty, wiesz. No tam był taki Saigon, tam z 15 osób przy tym wszystkim pracowało, bo to widzowie też jakby też nam pomagali. No i no, przez to, że musiałem tam posprzątać, no to wróciłem powiedzmy do hotelu jako ostatni, już taki wywalony totalnie z energii. I oni siedzieli na takiej świetlicy, która była wspólna powiedzmy. No ja pamiętam, że wchodzę do tej świetliczki i chyba wtedy wujas albo Karol mi mówi, że słuchaj Krzychu, jest taki problem, wszyscy zajęli już pokoje, no nie masz swojego pokoju, nie masz gdzie spać, nie? Ja mówię i oni mówią, że no tutaj na tej ławeczce możesz się wyłożyć, w tej świetlicy. Ja patrzę, taka drewniana ławka, no, mówię, no dobra, no co, no będę spał, no co mam zrobić, nie? I oni mówią, o popatrz jaki poczciwy i wtedy Karol, ty! Poczciwy Krzychu, nie? No i wtedy się to zaczęło. No i wiesz, Krzywa powstała, ty nie przyszedłeś z tą Krzywą, tylko zrobił ci ją jakby internet. Tak, ja nawet wiesz, bez Krzycha przyszedłem, nie? Ja byłem Kamilem zwykłym i to też jakby... Też... A Krzychu skąd? A Krzychu to wtedy w ogóle jeszcze... Bo ty jesteś tak... Kamil. Tak, ja mam na imię Kamil. I dlatego też cię wiele wiąże z Buddą. No. Drugi motoryzacyjny, drugi... Jak jesteś z Krakowa i nazywasz się Kamil, to idź w motoryzację, bo to się odda. No. Ja nie myślałem, że ty jesteś Krzychu. No wszyscy tak myślą, no bo wiesz, no jakby to jest takie normalne, nie? Że patrzysz poczciwie Krzychu. A to skąd się wziął Krzychu w takim razie, jak ty jesteś Kamil? Krzychu się wziął z tego, że w ogóle też można powiedzieć taka moja pierwsza rola przed kamerą. To było na kanale Ekipa, z tego co pamiętam, bo to też wtedy powstał w ogóle ten drugi kanał Ekipa, taki ogólny. I tam nagrywaliśmy taki odcinek, że UFO wylądowało pod Krakowem, na jakiejś działce czy coś. Witam Państwa bardzo serdecznie w stacji Ekipa News. Przed Państwem Weronika Kowalska i jestem tutaj ze świadkiem tego nietypowego zdarzenia. Witam serdecznie, Krzysztof jestem, znaczy Krzysiek na mnie mówią tutaj we wsi. Ja tu za figurką w lewo mieszkam i jak oglądałem dzisiaj telewizję, to usłyszałem taki straszny huk. Patrzę przez okno, a tam jakiś statek. Wychodzę, patrzę UFO. Ja w UFO wcześniej w ogóle nie wierzyłem, ale teraz już wierzę. I... Trochę jak DJ Palace. No, jak no. I tam nagrywam...
nagrywaliśmy taki ustawiony wywiad i wzięli mnie do tego wywiadu jako... To też jak DJ Palasajt, jak to no, ustawione. Tak. Szukam duchów, ho, 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 co to będzie? Ej, Heniku, dawaj ducha. A wiesz co, kiedyś myślałem swoją drogą, że to na serio jest. Jesteś mega poczciwy, widzę. Aż brzegłem łatwowierny, krzychu. No, no, więc no, kurczę, udzielałem tego wywiadu, no i na początku musiałem się jakoś tam przedstawić i... nie wiem czemu, nie mam zielonego pojęcia, nie wiem czemu nie przedstawiłem się po prostu jako Kamil, tylko stwierdziłem, że wymyślę sobie jakieś tam imię, nie? No i to już, Krzychu, to już tam było po prostu losowe imię, które sobie wybrałem. Przedstawiłem się, że tak, no, Krzysiu z Zakapliczki, ja tam za Kapliczką mieszkam, a to z tą Kapliczką to jeszcze tam osobna akcja, bo to też był taki fanpage na Facebooku Cytryn i Gumiak. To jest w ogóle fenomen. Oni tak zawsze pisali takie posty, specjalnie robiąc błędy ortograficzne, no tam takie. Ja to bardzo byłem fanem po prostu tego wielkim. No i oni też mówili, że tam Wola Dzbącka za Kapliczką w lewo, że to jakby miejscowość, w której oni tam mieszkali. Mieli warsztat czy coś tam. No i ja tak mówię, no Krzysiu za Kapliczki, no i tak. Tak zostało. No i co? A skąd jest Krzychu? Za Kapliczki. czyli wcale nie Krzychu, no ale poczciwy chociaż tyle. To tak. A ty dzisiaj będziesz dubał przy samochodzie dalej, jak codziennie? No ja może jak codziennie nie, ale mam w planach pojechać i coś, czekaj, coś porobić. Zrobisz chyba na skupienie coś, czekaj, sponsor mi to przekaże, żeby zrobić ci... O, Focus Stimulus, sobie lepiej dubał w samochodzie. Zrobisz? Dawaj. Podzianka. Słuchaj, no ale właśnie i tak, super, że powiedziałeś o tych ludziach, bo to ludzi też interesuje. Was widać było 5, 6, 7 osób na tych. Ile tam było ludzi w domu? Bo widzisz, tu ciekawie powiedziałeś, fajnie jak mówiłeś o domu. Potrzebny nam był ogromny dom. I tak sobie myślę, kurwa, dla 5 osób, no nie. Montaże, sale montażowe, ci wszyscy ludzie. Ile tam łącznie było ludzi w piku? Że w chacie, ile było po prostu, no, jak się kręciło po chacie? Kurczę, w tym pierwszym domu, no to tak, nas mieszkała tam powiedzmy 10 zaokrągle, bo nie w różnych momentach było po prostu różna ilość osób. Aha. No ale tak, no w montażowni zazwyczaj siedziało powiedzmy 3 montażystów, czasami może 4. Do tego operatorzy od 1 do 3, do tego asystenci, którzy też to tam poogarniali, to powiedzmy, że łącznie może z 5 osób. Asystenci mieli jaką rolę? Coś przygotować, przywieźć, zawieźć, pozamiatać? Tak, tak w sumie jak ty na początku. Coś takiego jak ja miałem na początku. Ty byłeś takim szefem asystentów na początku, a później stałeś no, się... Można tak powiedzieć, kurczę. Ta. No, takie ogarnianie po prostu rzeczy. Okay. Też poniekąd wymyślanie pomysłów, no tam różne rzeczy. I no oni, te wszystkie osoby, które wymieniałeś, mieszkały w domu, to nie dochodził? Taki montażysta nie przyjeżdżał na 8 godzin, nie wyjeżdżał? To nie. My mieszkaliśmy typowo tylko my. Tylko my. Tylko my. A ludzie po prostu przyjeżdżali do nas, jakby codziennie. Okej, czyli tak by przyjeżdżali do roboty. Dokładnie. No. Coś takiego. A widzisz, no ale łącznie, mówisz was 10, czyli łącznie powiedzmy z 20 osób się kręciło. Myślę, że 20-25 osób się kręciło czasami po chacie w ciągu dnia, no. Ten dom był taki naprawdę ogromny. Przejmowali się te wszystkie 3 części? Ten pierwszy nie był w ogóle ogromny. Nie, ten drugi. Bo ty mówisz o tym drugim, który był poprzedzielany, tak? Teraz mówię ogólnie w zasadzie, bo to bardzo wyglądało podobnie i w jednym i w drugim, ale w tym drugim czasami było nawet i więcej osób, bo u Wujka Łukiego bardzo często siedzieli też różni ludzie, z którymi tam, wiesz, robił jakieś projekty, to zazwyczaj codziennie tam spotkania jakieś się odbywały. No, w sumie tyle. Wujek Łuki, taka szara eminencja trochę ekipy, co? Że to znaczy, on mniej występuje, a jego głos i zawsze wszyscy jest uznawany tak za tego ojca, a Wujek Łuki ma bardzo dużo pewnie głos decyzyjny i bardzo dużo do powiedzenia i bardzo dużo zależy od niego, nie? Tak, w większości w sumie tak było, no. Jest to bardziej troszkę realna. Wiesz, to był takim szefem na dziale realizacyjnym, jak już decyzje zapadły, ale te główne decyzje, nie wiem, czy w głowie Wujka Łukiego bardziej nie zapadały. Znaczy, jak ma iść projekt? Na przykład chodzi o takie decyzje ogromne, czyli robimy te na przykład twoje 5 minut, czy to bardziej Wujek Łuki decydował, a Fris jakby już na co dzień w planach was to ustawiał i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jednak Wujek Łuki jest, jego rola jest niedoceniana w ekipie przez ludzi oglądających. Wiesz co, ja ci powiem na podstawie lodów ekipy, bo nie wiem, jak to wyglądało w przypadku twoje 5 minut, już nas wtedy nie było. Się skupiał. No, ale... 7 aut dzisiaj. No. Przebijesz Tak, będzie się lepiej pracowało. No. Ale to było tak, że powiedzmy Karol wpadł, jakby sama idea się narodziła w głowie Karola, że chcemy robić lody, ale już cała później realizacja była po stronie Wujka Łukiego, to znaczy dopinanie, wiesz, znalezienie powiedzmy... Kto będzie to produkował, opakowanie, to jak, gdzie, tego. Ale jeszcze jedną rzecz fajną powiedziałeś, że
I to nawet powiedziałeś to na etapie, gdzie po tym początkowym, gdzie byłeś takim pomagającym, już występowałeś jak pomagającym i powiedziałeś taką rzecz, żeśmy się zbierali i na przykład myśleli, co w przyszłym tygodniu, jakie odcinki będziemy robić. Czyli to jednak było decyzje takie niejednostronne Freeza, że tylko to i to, tylko faktycznie to była burza mózgów. Tak, w przypadku takich tych największych projektów to jakby spotykaliśmy się i przegadywaliśmy wszystko razem. Nie? Ale czy każdy kolejny odcinek, żeście gadali właśnie o czym robimy, jak zrobimy i tak dalej? Czy... Nie. Czy Karol wnosił scenariusz, robimy to i to? Aż tak to nie. Bardziej takie spotkania były w kontekście właśnie tych projektów, ewentualnie w trakcie daily faktycznie w przypadku nagrywek, ale później to już nie. Później było coś takiego, że Karol mówi na przykład, słuchajcie, za dwa tygodnie czy za miesiąc nagrywam to, że chciałbym pojechać tam i tam, zrobić to i to, no i że jedziemy, nie? No i jedziemy. Okej. Ale co do odcinków codziennych, to kto... Taki, bo wiesz, każdy z odcinków miał jakiś tam mniejszy czy większy scenariusz, albo chociaż, no właśnie, nie wiem, rzucamy kimś, czy coś tam, czy jakieś pytanie, to kto to wymyślał? To gotowe przynosił Karol? Nie. Czy się to wymyślali wspólnie? My to zazwyczaj wspólnie wymyślaliśmy. Siedzieliśmy na kanapie w kółeczku i na przykład podało hasło, nie wiem, co nagrywamy w tym tygodniu. No i każdy po kolei mówił jakieś tam swoje pomysły, oczywiście wcześniej się tam trochę zastanawialiśmy nad tym. No i każdy tam, wiesz, jakieś tam swoje miał pomysły, gorsze, lepsze, ale z tych gorszych nawet udało się ulepić coś fajniejszego, lepszego. No i tak to działało i mówimy, ktoś tam coś mówi i mówi, o, zajebiste, dobra, zapisujemy. No i zapisujemy, w Excela wpisujemy tam, wiesz, do listy, kiedy nagrywamy, realizacja, pyk i działamy. Z tych produktów, no przynajmniej z początkowych, no bo to później już właśnie było, ale pierwsze były to lody ekipy, wy mieliście pieniążki? Z lodów? Mhm. To wszystko szło na spółkę tak naprawdę. Ale... Do spółki jakby wszystko szło, to wszystko w teorii jakby miało być na poczet przyszłych wyjazdów na przykład. Nie? Typu, nie czyli wiem, nie mieliście. Czyli robimy fajny projekcik i z tego jedziemy na Hawaje później na przykład. Nie? No tylko, że my mieliśmy do tego takie malutkie zastrzeżenia, że okej, fajnie pojechać na wakacje, zajebiście, ale ja na przykład chciałbym mieć decyzję, czy wolę dostać pieniądze, czy wolę pojechać na wyjazd, nie? Bo pieniądze też mógłbym sobie... Jak w gołcach, wybierasz dziewczynę, czy bierz pieniądze? No, wolałbym sobie to fajnie zagospodarować i mieć nad tym władzę. Nie mówię, bo wyjazdy były naprawdę bardzo fajne, ale też minus tego był taki, że zazwyczaj na tych wyjazdach tak czy siak pracowaliśmy, nie? To nie było tak, że jedziemy i full 100% wakacje jest zajebiście. On tylko waszego spania nie nagrywał, nie monetyzował. Jeszcze powinien 24 snu z wujkiem Łukim, dawajcie do najty, to się nie obudzi. Mieliśmy też... Chcieliśmy tak zrobić, żeby pojechać kiedyś na jakiś wyjazd totalnie bez kamery, wiesz, tak totalnie, tak, wiesz, nie zabieramy ani jednej kamery, nic tam nie robimy, ale no wiesz, jak to Karol, robota musi się kręcić i jednak mimo wszystko gdzieś tam ta kamera została zabrana, no bo jak już jedziemy, to dlaczego mielibyśmy tego nie nagrać, nie? W ten sposób. Jak my mamy fajnie, czego mają ludzie nie mieć fajnie? Tak. I już później wy nie mieliście fajnie. A to jednak gdzieś tam na głowę wpływało, to już nie są wakacje, nie? To nie jest to. Powiem ci, ja kiedyś też nawet ze swoich wyjazdów, bo dużo podróżujemy z żoną i kiedyś kręciłem i wszystko wrzucałem, a teraz wiem, że jak gdzieś tam wyjadę, to chociaż sobie parę dni daję, takie totalnie telefonu nie odpalam, nie ma kurwa zdjęć nawet robienia zabytków czy coś, bo to ci ryjebanie, bo to szukasz cały czas. Ta. Pod, wiesz, instynktownie, idziesz niby fajnie, ale o, tam byś było fajne zdjęcie. Już leziesz, a byś tam nie poszedł. Jebać te zdjęcia w pewnym momencie, czy coś, to masz inne wakacje, jeżeli chcesz wypocząć. Czyli generalnie to było tak, że... Dobra, skupmy się na tobie, no bo ty możesz mówić za siebie. Ty masz cały czas pensję, masz kasę tylko ze swojego kanału, więc jak wychodzą produkty, które w sumie ty sygnujesz, no bo jesteś członkiem ekipy, to z nich stricte pieniędzy nie ma. Różnie było, bo czasami były faktycznie. Na przykład było, chociaż czasami to było tak, że po prostu reklamowaliśmy na przykład lody ekipy i z tego tytułu mieliśmy pieniądze jakby, nie? Aha. Czy reklamowaliśmy, nie wiem, zeszyty tam były, donaty były, no mnóstwo tych rzeczy było. I wtedy wam jakby Freeze płacił za samą reklamę? Tak, jakby za reklamę, za kampanię. Ale to były reklama na swoich social mediach? Tak, na naszych. No to właśnie tak, ale z samego... No to jakbyś, wiesz, tak jakby ktoś do mnie przyszedł teraz... Ze współpracą, no przychodzi tak, ze współpracą, tak. Płaci mi, ja reklamuję i... Dobra, tak, no ale to, że ty reklamowałeś sam swój produkt, to z niego już kurwa nie miałeś. No nie. No właśnie, to jakby chciałem dopytać. I słuchaj, a propos twojego kanału, bo spytałem o tych wszystkich ludzi i montażystów, bo też jest taka opinia, bo mocno ta wyświetlalność członków ekipy, no po rozstaniu z ekipą poleciała w dół. Mhm. I jest taka opinia, że wiesz, że Karol jest takim Midasem polskiego YouTube'a, jak się od niego odłączasz, to nie masz wyświetleń. Ale mi się wydaje, że bardziej wiarygodne jest to, że wy zaczęliście strasznie nie często dodawać, słowo mi wyleciało, ale wiesz co chodzi? Nie systematycznie. Tam były daily, no to daily to już jest w ogóle hardcore, nie? Ale nawet jak nie było daily, to te odcinki były 2-3 razy w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. I ja prześledziłem wszyscy, jak żeście odeszli,
to z różnymi tam sukcesami, ale te odcinki bardzo mocno spadła i właśnie częstotliwość. Tak. I czy tu wy wszyscy je dostaliście, bo to ja rozumiem też, ten Freeze jest przyciąga, no ale wiesz, no, Patec jedyny, który wyszedł, tak? Tak. Który Patec ma, i w ogóle on ma taki content, że ja jestem zakochany w jego kontencie. Kurwa, no. To co on pojechał, te rakiety u tych oglądać się po prostu ten odcinek, to wygryzając, co horroru nie ma tak dobrego. Rewelacyjnie no. To robi. Rewelacyjnie i robi to fajnie. No i wiesz, to jego, wiesz, to, że robi Ironmana, czy nawet ten maraton, rewelacja. Ale cała reszta poleciała z tymi wyświetleniami, ale ja właśnie prześledziłem i tam ta częstotliwość jest słaba. I teraz jest pytanie, czy wy musieliście mieć Freeza nad sobie w ramach bata, żeby to dodawać? To jest pierwsze pytanie. Bo w ogóle właśnie, jak już nie nagrywaliście tego w domu ekipy, jak już nagrywaliście sami, to mimo wszystko Freeze dusił. Nie, to już wtedy było... Nie było tematu w ogóle, nie było tematu. No i właśnie, czy tu nie chodzi o infrastrukturę, czyli to, że wy mieliście do dyspozycji tych montażystów, tych operatorów i jeszcze w takim razie, póki mieszkaliście, to dużo wrzucaliście na te swoje kanały. No. Jak żeście się wyprowadzili i musieliście to samo, no bo wiesz, o co chodzi, jak masz do dyspozycji ludzi, za procent nawet, ale ci ludzie są, no to prędzej go weźmiesz, masz więcej tych pomysłów, niż w domu siedzisz i kalkulujesz, kurde, wynająć gościa jednego, drugiego, no to już ci się musi zwrócić. No tak. A tu jak masz, nie wiem, czy tak było, jeżeli na przykład mieliście do dyspozycji tych ludzi, a dawaliście Freeze'owi tylko procent nawet z tych swoich filmów, to jest dużo łatwiej, bo jak coś nie wyjdzie, to 50% zera to jest zero, no to tak. To w dupie, nie? A już jak robisz to sam, to musisz jednak przekalkulować i musisz jak coś ponieść stratę. Czy tak było właśnie, że mieliście do dyspozycji tych ludzi? Tak, w przypadku... Odkryłem, widzisz? No, w przypadku gdzieś tam pracy w domu ekipy faktycznie tak było, że mieliśmy do dyspozycji i operatorów, i montażystów, i sprzęt. Więc to było bardzo wygodne, ale ja ci powiem na moim przykładzie. Mhm. Jakby, jak już wyszliśmy z tego domu i powiedzmy tam w cudzysłowie odłączyliśmy się, to ja kupiłem całkowicie swój sprzęt. Jakby mam swoją kamerę, mam swoje obiektywy, statywy, gimbala, drona, wszystko. Jakby wszystko, co potrzebujesz do nagrywania, mógłbym rzec, że nawet więcej niż miałem wcześniej, bo ja teraz pod siebie po prostu kupiłem rzeczy, nie? Więc ja mam tego naprawdę bardzo dużo. Jeżeli chodzi o montażystów, no to też zawsze jakiś się znalazł, operator też zawsze jakiś się znalazł, więc powiedzmy, że w tym tutaj raczej problemów nie było. To czego taki spadek systematyczności? U każdego z was. U każdego systematyczność, no... Bo to było mocno, to jest, wiesz... Tak. W ogóle Minimike to w ogóle sobie przerwę po pół roku robił, nie? No. U niego mocno spadł i ten Patek coś tam trzymał, chociaż też zaraz powieście z ekipy nie było, ale u ciebie to jest, wiesz, co tydzień, co miesiąc, tak. Co półtorej miesiąca. U mnie to bardziej był problem kontentowy, jakby to mnie bardziej niszczyło. Ja mam coś takiego, że jak widzę, że coś nie idzie, to nie mam ochoty robić czegoś dalej. Musisz loko na skupienie, to będziesz miał pomysł. Ale dobra. Będę zdywał na skupienie. Dobra, nie, no żartuję, ale czyli co, ty nie miałeś pomysłu, nie miałeś weny, tak? Nie miałem pomysłu na siebie, no jakby wiesz, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy ta motoryzacja była, ale wiedziałem, że po pierwsze widzowie, których mieliśmy za czasów ekipy, już wyrośli, wiesz, to było 4-5 lat temu, oni już nie chcą oglądać takich rzeczy. Ale właśnie to dlatego, może chcą oglądać motoryzację, bo no, wcześniej tak, chcieli oglądać, czekujemy tak do baczany kuleczki, no. Przeanalizowałem sobie to tak nie do końca, nie? Plus faktycznie to odejście też na pewno swoje zrobiło. Ale kurczę, no ja gdzieś tam od samego początku nie mogłem znaleźć tej swojej ścieżki, wiesz, i mówię, to ja mam coś takiego, że zaczynam coś robić, jestem mega podhypowany, mam mega zajawę, robię pierwszy odcinek, widzę, że nie ma takiego odbioru, jakiego powiedzmy bym oczekiwał. I odchodzi ci. I już jakby nawet nie mam ochoty wrzucić kolejnego filmu, który już jest nagrany nawet, nie? Bo wiem, że odbiór będzie podobny i w ostatnim czasie miałem bardzo dużo takich momentów, to też widać jakby u mnie na kanale, i w każdym z tych momentów próbowałem szukać rozwiązania i szukać troszeczkę, powiedzmy, kierunku, w którym powinienem iść, żeby to jednak faktycznie zagrało, nie? Ale no nie mogłem za cholerę tego znaleźć. No wiesz, cały czas miałem w głowie z tyłu to, że motoryzacja to jest określona grupa osób. Jakby ktoś się nie interesuje samochodami, nie będzie cię oglądał. Ale na przykład to, co robi Patec, to jest zajebiste. Bo ja na przykład w ogóle nie interesuję się podróżami, ale obejrzę jego odcinek z przyjemnością. Ale właśnie szeroko idzie, jak tam jest szeroki wachlarz. Patec w ogóle genialnie to pociągnął, bo tam jest, widzisz, od biegu Ironmana, co jest w ogóle nawet nie podróżniczy, nawet taki sportowo też daily, bo on pokazuje przygotowania, nie, i tak dalej. No bardziej można powiedzieć sportowy, no tak. Bo jak gość, wiesz, tam film trwa godzinę i on pokazuje, że najpierw przebiega tam 10 km, nogi go bolą, idzie do lekarza, a to się zajebiście ogląda. No tak. Ja naprawdę to zajebiście, nie wiem, czy on ma taką, wiesz, formę też fajną narracji, ten montaż jest taki dobry. Tak jak mówisz, podróże to jest jedno, ale to, co on z tymi rakietami...
z tymi wahadłowcami, to jest taki typowy znowu urbex taki, no. Wiesz, on się tam wpieprza, wiesz, co zakazane, on tam naprawdę mógł pójść grubo siedzieć i no, fajne rzeczy tam robi, to się dobrze ogląda i właśnie nie wiem, on jest pewnym fenomenem z was wszystkich, nie? Patec też jest taką osobą, która nie ma problemu, żeby coś zrobić. On jest bardzo otwarty, bardzo komunikatywny, odważny. Ty nie jesteś komunikatywny? Jestem, ale... Zajebiście rozmawiam. Jestem, ale nie na tyle. Ja kiedyś byłem bardzo skrytym chłopakiem, takim bardzo nieśmiałym. Za kapliczki. No, bardzo nieśmiałym, ale no na pewno nie jestem na takim poziomie jak Patec. Patec tak? Czy potrafi pojechać teraz do Afryki i zacząć gadać z jakimś, wiesz, gościem, którego totalnie nie zna, który może go prawdopodobnie zaraz zabić albo, nie wiem, zjeść. I on z nim będzie gadał i, wiesz, nawiąże z nim fajny kontakt, zrobią fajne rzeczy i to jest Patec jakby. Ja bym czegoś takiego nie potrafił zrobić, nie? Jakby może nie tyle, co bym nie potrafił, ale nie sprawiało... Czułbym dyskomfort, w tym kierunku. Czułbyś niekomfortowo w tej sytuacji, ale tak. Dla niego to jest, wiesz... To nie jest jego wyjście ze strefy komfortu, tylko nie jest cały czas poza nią. Tak, dla niego, to jest, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Jakby i to mu dużo pomaga w tym wszystkim, nie? On też nawet mi tak mówił personalnie, że on to, kurczę, lubi sobie sam gdzieś pojechać, wiesz, i być, kurczę, tylko on i ten nieznany świat, nie? Bo dziwne. Pewnie kręci go, kurczę, to, że jak mu się coś uda zrobić, coś, co nie jest łatwe i trzeba wyjść czasami ze strefy komfortu, to mu to sprawia dużą przyjemność. On był, wiesz co, na fazie był mocny, jakby, ale on go uważam przebił 1000 razy. Ja też na fazie bardzo lubię, bo to jest inny content, lubię go oglądać, no ale widzisz, akurat a propos tego tych wahadłowców, no to akurat na fazie odpadł, nie? Gdzieś na jakimś etapie, bo to już też go przerosło. Ja nie mogę, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji, że zostawię moją żonę i córkę na pastwę losu. Ja biorę odpowiedzialność nie tylko już za swoje życie, ale również za swoją rodzinę, więc życzę ci, mordo, żeby wszystko się udało. Nie ma innej opcji. Oczywiście przed wyjazdem umawialiśmy się, że któraś ze stron stwierdzi, to jest luz. Czyli to nie jest tak, że zostałeś wystawiony. Nie, bo... nie czuj się. No, nie czuj się, ja tak się nie czuję. My sobie ustaliliśmy, ale mówię, że widzowie tak pomyślą. A Patec, dobra, jadę dalej. No dobra, zamknął mnie, to nie wyjdę nigdy. No, to się widzimy ostatni raz. Kurwa, no nie, przegość. No tak, to niewiele osób ma coś takiego. Przegość. Dobra, a powiedz mi teraz, no i to co z tym kanałem? Bo ja tu patrzę, cię zaprosiłem, bo tu wszystkie media piszą, Twitter, że ty kończysz, zaczynasz nowy, nie wiem co. Co to teraz się będzie działo? Będzie to też ostatni film na tym kanale, a przynajmniej taki normalny film, bo pojawi się jeszcze film wyjaśniający, dlaczego podjąłem taką decyzję. To już koniec tego filmu, także do zobaczenia. A zapomniałem, to już ostatni film na tym kanale. No to tyle, siema. No wiesz co, miałem już, próbowałem raz zmienić content, też bardziej motoryzacyjny, ale troszeczkę w innym stylu. No to tutaj próbowałem być kimś, kim nie jestem i nie będę. Zacząłem dziennikarsko gadać o samochodzie, wiesz co, to w ogóle do mnie nie pakuje, ja nie wiem co się wtedy ze mną działo. Jakby wtedy już byłem tak, wiesz, zapatrzony w to, żeby znaleźć faktycznie gdzieś ten kierunek, że już nie myślałem, czy to będzie okej, czy to nie będzie okej, czy to będzie ze mną spójne, czy nie będzie. Mhm. No i nie wypaliło, okej, no to znowu przerwa, myślenie, co robimy teraz? No i znowu, okej, może wrócimy trochę do tego pierdzielonego kontentu ekipowego, więc zrobimy może coś takiego. Też nie, bo to już wiesz, ludzie, to już za bardzo, za duża mieszanka, za duży miszmasz był. No i w pewnym momencie sobie powiedziałem już, że tak naprawdę te stopniowo te wyświetlenia coraz mniejsze, wiesz, porównywanie do Buddy, porównywanie do jeszcze innych osób. Jakby w ogóle też to jest niesamowite dla mnie, że wprowadziłem do swoich filmów tak zwane te voice-overy, czyli to, że sobie tam nagrywasz powiedzmy jakieś tam przebitki, a później do tego nagrywasz swój głos, tłumacząc co się dzieje na przykład, nie? Dla mnie to jest zajebiste, bo po pierwsze mam czas, żeby pomyśleć co chcę przekazać widzom, po drugie mogę to przekazać w ładniejszy sposób, wiesz, słowami i tak dalej. I dla mnie to było niesamowite, że ludzie nagle zaczęli, że Budda, nie? Bo on tak robi. Ja to w ogóle zauważyłem nie u Buddy, tylko na przykład w Top Gearze, bo ja zawsze uwielbiałem. Top Gear to jest, o Jezu. Uwielbiałem Top Geara. To stary skład ten taki, tych wariatów. Tak. Nie, oni teraz coś innego pod inną nazwą robią. The Grand Tour, ale też już się skończyło. No tak, to już nie jest to, ale ten pierwszy Top Gear to była rewelacja. No i ja jakby zawsze na to patrzyłem troszeczkę, nie? No i dlatego trochę tak może nie denerwowało mnie, ale dziwiło mnie to porównywanie do Buddy, bo po prostu no, dużo ludzi robi coś takiego, że nagrywa te voice-over i tak dalej. A do tego jeszcze doszedł troszeczkę ten podobny content, no to już ludzie sobie skojarzyli. No ale w pewnym momencie, czyli ostatnio, stwierdziłem, że okej, jakby ostatnio w swoim życiu też zmieniam dużo rzeczy sobie gdzieś tam, wiesz, układam w głowie i tak dalej. I stwierdziłem, że no już nie ma po co na siłę szukać czegoś, gdzie powinienem iść. Trzeba się w pewnym momencie zatrzymać i naprawdę pomyśleć grubo. No i tak sobie rozkminiłem, że skoro na tym kanale mi motoryzacja nie idzie z pewnych różnych tam powodów, no to zrobię sobie nowy kanał motoryzacyjny i wtedy jakby od razu ktoś, kto dołącza do kanału, wie, że tam będą samochody, więc nie będzie tam, ktoś tam nie będzie szukał podróży, ktoś tam nie będzie szukał, nie wiem, jeszcze jakichś innych, że randek i tak dalej, tylko po prostu będą tam samochody, więc kto chce, dołącza.
i jakby z tym ruszam już za niedługo. Za ile? Nie powiem ci dokładnie, bo chcę sobie zrobić dokładny bufor, chcę sobie zrobić bufor filmowy, żeby mieć nagrane powiedzmy 5, 6, 7 filmów. Aha. Wrzucić pierwszy i przy okazji już realizować co kolejne. Ale to będzie jakoś tak, no nie wiem, dni, tygodnie, miesiące? Tak chociaż. Dni na pewno nie, tygodnie myślę, że też nie. Myślę, że pierwszy odcinek pojawi się, myślę, że za jakieś półtorej miesiąca do dwóch, coś takiego. Okej, dobra. A na tym kanale tak sobie ustawiłem, że powiedzmy do końca roku daję sobie czas, że raczej nie chcę tam nic wrzucać i chcę przemyśleć sobie mocno, jakby co chcę tam robić, bo chciałbym, nie chciałbym się, wiesz, jakby tylko na samą motoryzację tutaj ukierunkowywać, bo ja mam duże ambicje, chcę robić coś dla wszystkich, żeby każdy mógł obejrzeć. Coś takiego jak robi Patec, nie? Tylko, że no nie podróżę, bo ja akurat tam mało podróżuję, więc tego pokazywał nie będę, ale wymyślić sobie taki content, który będzie, powiedzmy, bardzo uniwersalny. Kiedyś zrobiłem taki odcinek, na którym wracałem z Warszawy na hulajnodze, 300 km hulajnodze elektrycznej. Przejebane to było. 11,5 godziny w trasie. Dużo rzeczy się stało na trasie, bardzo dużo rzeczy, ale ja się tak świetnie na tym bawiłem i z tego wyszedł tak świetny odcinek, że to nawet po odbiorze ludzi było widać, że to było genialne, nie? I na przykład coś takiego chciałbym robić. I jest ten małolat teraz, jak on... Łatwogang. Łatwogang. On sobie przyszedł piechotą w ogóle, nie? No. Ale to w ogóle tak a propos niego, to jest wystrzał, co? Gościu nikt nie słyszał i on nagle z dnia na dzień robi kawałek sklepu na Fide, tak. Robi gdzieś tam, robi challenge z Buddą, spotyka się z Buddą w Afryce, jedzie rowerem przez Afrykę, idzie z Krakowa z Warszawy do Krakowa, no. A to jest jakiś, wiesz, straszny małolat, on wystrzał straszny. Właśnie też taki trochę, że tak powiem, patecowy, bo tam jest wszystko na tym kanale, tak. Ale genialnie się to ogląda, nie? I no on tak. W tym bananie ubrany zapowiada coś i no. Jedzie. No więc takie są plany na ten moment, nie? Jakby nie chcę znowu startować z czymś i mówić, że o, wprowadzamy wielkie zmiany i będzie zarąbiście, tylko faktycznie chcę to przemyśleć, przeanalizować przede wszystkim i jeżeli wpadnie do mojej głowy jakiś niesamowity pomysł, co mogę robić dla, powiedzmy, wszystkich, takiego ogólnego, ale żeby to też właśnie było fajne i fajnie się to oglądało, no to po prostu zacznę robić i realizować. No tylko na razie nie mam na to planu, więc też nie określam się. Czyli dwa kanały tak jakby, jeden stricte motoryzacyjny, który chcesz otworzyć i, tak. i tam robić taką typową, taką buddową motoryzację? Nie, właśnie nie. Jakby to już Budda zostawmy to dla niego. Jakby on tak. To robi zajebiście, robi to no, na jest, skalę tak, potężną, więc nie chcę sobie... I coraz potężniejszą. No i też ja nie mógłbym czegoś takiego robić, bo tam do realizacji takich odcinków potrzebujesz masę pieniędzy. Naprawdę próbowałem jakby tak troszeczkę podświadomie robić takie odcinki. Nie Może ma szans. Worki pieniędzy. Worki nie? pieniędzy, wiesz. Samo wynajęcie samochodu cię potrafi kosztować 8 tysięcy czy coś tam takiego. Są, wiesz, tam są ujęcia z różnych kamer, tam jest parę dronów. Tam profesjonalnie, naprawdę tam idzie profesjonalnie. Ja bardziej będę się skupiał na budowie samochodów. Jakby to zawsze było coś takiego, co lubiłem robić, umiem to robić i chcę to robić. Czyli teraz mam w garażu taką fajną Corvette C6, którą zaczynam robić. Uważam, że to będzie projekt na skalę na pewno polską, a może i europejską. Więc to ma być taka może troszeczkę moja wizytówka. I bo ja też dostaję dużo propozycji od widzów, na przykład słuchaj, dam ci mój samochód, masz 20 koła, zrób mi coś fajnego z tym, nie? Tylko, że ja nie chciałem robić czegoś takiego od razu z autem widza, bo nie wiedziałem, jak to wyjdzie. Mhm. Więc najpierw ja chcę zrobić swój samochód, pokazać go światu i wtedy też myślę, że ludzie nabiorą troszeczkę takiego zaufania do mnie, do mojej osoby. Fajne nie? to jest, taki upgrade, tak? Tak. Weź moje auto, tam parę złotych ci dam i zobaczymy, co z tego sobie, wyjdzie. I ty jakby pokazujesz na tym kanale jakby realizację całego. Tak, tego i cały proces przeróbek. Fajne. No. Było gdzieś taki garaż, czy coś się nazywa. Są takie te... Wiesz co, bracia Collins na przykład podobnie coś takiego robili. Oni w telewizji coś takiego nagrywali. Ale nawet w Stanach, wiesz co, jak ja pamiętam, kiedyś oglądałem więcej tego TVN Turbo bodajże było. Tak. To był Top Gear, to były takie garaż, coś tam. I wtedy ten i widz, wiesz, osłaniają... Albo Pimp My Ride. Pimp My Ride. Czyli coś takiego, no nie na taką skalę, ale ty, fajna rzecz. W sumie w Polsce tego nie było. No takie Pimp My Ride chciałbym robić w sumie, no. To jest spoko. Niezły pomysł. I co, i ten kanał zostawiasz? Tylko, że wiesz co? Teraz jest pytanie, czy wiesz, ten słynny algorytm się nie wkurwi, bo to jednak tak jest, że ja widzę, też to nie jest mój pierwszy kanał, wszyscy mówią też, ja wiesz, stary dziadek, zacząłem robić internet i super. No to nie jest też mój pierwszy kanał. Gdzieś tam miałem jakieś potknięcia mniejsze czy większe i widzę, że jak się nie wrzuca, to chyba wczoraj w ogóle zauważyłem, że mój kanał podróżniczy wypadł z programu zarabiania. Tak mówię, wszedłem, ja tam w ogóle nie wchodzę, bo nic nie dodaję. Mówię, to tak mało wskaźników, już mnie gdzieś wywalili. YouTube nie lubi tego niedodawania, nie? Więc generalnie jak ty, zastanawiam się, jak ty wiesz, do końca roku dajesz sobie czas i nie wrzucasz tam nic, czy to wiesz, później będzie ciężko. Zastanawiałem się nad tym, ale no
w jaki sposób nie jesteś... czegokolwiek, żeby no. ten algorytm chociaż ci... Ale no to też to takie... Też ciężko, kurczę, no. bo to nie wiadomo, jak ten algorytm działa. Jest, no tak jak się mówi, że jest niezbadany przez nikogo tak. i no nie wiadomo, kurczę. Wiem, ale, jakby... ale wiem, że tam przynajmniej, jak wiesz, jak coś nie wrzucisz raz na te, nie wiem, 2 tygodnie minimum, no. to kurwa ten rating ci, wiesz, no. Słuchaj, no zresztą jakbym poczuł powiedzieć. Się YouTube'em, no słuchaj, zarabiamy razem albo nie wrzucasz nic dobra, do widzenia. No. Idę promować bardziej ten kanał, który coś rzuca, tak, i go promować, no bo no. zarabia. No i to też chodzi, to jest jednak firma, tak, o zarabianie. A z czego żyjesz teraz, a propos zarabiania? Kurczę, no tak naprawdę dużo rzeczy. Mam teraz na Instagramie głównie, na TikToczku, YouTube jeszcze coś tam przynosi, do tego co chwilę gdzieś mam jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, pojawiam się na evencie samochodowym, też mi za to zapłacą na przykład. Okay. Teraz będę robił swoje kosmetyki samochodowe, swoje zapachy samochodowe. Grę planszową mam też w planie ogarnąć, taką bardzo fajną, nie będę jeszcze zdradzał, bo na razie jest na etapie wstępnym, ale już coś tam, jakieś działania są. I zawsze jakieś tam poboczne misje, że tak powiem, się, wiesz, gdzieś tam znajdą, nie? Czyli tak jakby mam też, nie z samego YouTube'a, bo właśnie ja tak patrzyłem na tego twojego YouTube'a i tak mniej więcej wiedząc, jakie są zarobki, no to ten AdSense, jakbyś tylko z YouTube'a, tylko z AdSense'a, no to byś sobie w tym momencie nie wyżył, nie? No nie ma szans. A dlatego mówię, no też na przykład jakieś inne tam, miałem różne firmy ze znajomymi, czy to z wypożyczalniami samochodów, czy właśnie strona, platforma, która pozwala ci, pomaga wypożyczyć samochód. Jakby wiesz, łapa się co chwilę gdzieś takich fajnych projektów, które dają czyli spoko, mi... czyli jakby ty po wyjściu, bo to też jakby zataczamy koło, bo tak jak się śmiałem, że przed wyjściem ekipy, a po, czyli w tym momencie jakby dalej odcinasz kupony, że tak można powiedzieć, od tej sławy i ty dalej z tym żyjesz, nie musisz wracać do kina, że tak powiem, nie, w cudzysłowiu. Nie. Dlatego pytam, wiesz, nie stricte z czego żyjesz, żebyś się tu rozliczał, ale dało ci to na tyle tą rozpoznawalność, że w tym momencie płyniesz na tej fali i właśnie czy współpraca, tak. czy jakieś tam wizyty na evencie, czy coś, to już jesteś tym poczciwym Krzychem, który gdzieś od tego odcina kupony, tak? Tak, no jednak jak te zasięgi dają mi takie duże możliwości, nie? Bo co nie zrobię, to gdzieś tam większa ilość osób może to zobaczyć, tak. co przekłada się też na, powiedzmy, większe zarobki, bo ktoś, powiedzmy, skorzysta z tej platformy, ktoś wypożyczy auto w tej wypożyczalni i tak dalej, więc jakby z tego tytułu idzie sobie. A nie idziesz, bo tutaj przecież, wiesz, content i widzowie to taki dużo jest gości. W ogóle jesteś fajnym gościem, chciałem ci powiedzieć, po tych wszystkich Street Fighterach, jak się z tobą gada, to tak kurwa normalnie jest, bo to wiesz, ktoś tu przychodzi, ktoś aferę odjebał i się tłumaczy, udolnie czy nieudolnie, no. ktoś ten ma walkę, ten tego pobija, ten by tego dorwał, a z tobą się tak normalnie gadasz, aż przyjemnie, aż z tobą, bo czasami ja po tej godzinie czy dwóch rozmowy to jestem taki kurwa wykończony, wiesz o co chodzi? Wiem. Tych ludzi, jak on nawiruje, co ma powiedzieć, a co nie powiedzieć, jak mu PR-owiec ustawił, a z tobą się tak normalnie gada. No. Jesteś fajnym gościem generalnie, aż mnie dziwi, że mówisz, że tak cię ta kamera to pierwsze skierowanie, bo teraz wyglądasz na mega obytego z kamerą. Teraz już bardzo. Tak wysławiasz, masz taki fajny głos, taki jakbym telewizyjno-radiowy, fajnie się wysławiasz i tak dalej, nauczony przez ekipę nie za bardzo przeklinać i tak wszystko jest, wiesz. Także współprace nowe przychodzą, nie? To ty od czekoladek po Coca-Colę możesz, wiesz, tak się wypowiada, że tu nie ma żadnych kontrowersji, nie? Dokładnie. Bo jednak, wiesz, filmfajtowcy, to oni muszą już kontrowersje, żeby byli oglądani. A o tym nie myślałeś, ten świat? Tam są jednak duże pieniążki. Myślałem. Myślałem i to poważnie w pewnym okresie swojego życia. Sam myślałeś, czy dostawałeś propozycje? I to. Mhm. I to. Wiesz co, dostałem nieoficjalne propozycje, nie miałem konkretnego gościa, z którym, powiedzmy, miałbym się prać, ale gdzieś tam pojawiało się coś takiego, że hej, słuchaj, nie chciałbyś zawalczyć, albo ty nie chciałbyś tutaj zawalczyć u nas. I wiesz, i faktycznie jak dostałem kilka takich tych propozycji, to faktycznie się zastanowiłem, ale nawet nie myślałem stricte o pieniądzach, tylko bardziej o takiej przygodzie życiowej i o zrobieniu formy życiowej, fizycznej. No. Bo to jest coś, co na czym mi, powiem ci, bardzo zależy. To w moim wypadku było, kurde, wiesz, jestem stary dziadek i jak rok temu wszedłem do tego świata, on teraz powiedziałem, że na razie stop. I już te 3 tygodnie ja już po sobie widzę różnicę. No a wiesz, ja byłem w najlepszej formie życia. Nie wiem, czy w podstawówce byłem w takiej formie, bo to był rok czasu, praktycznie 5-6 dni w tygodniu, a przed walką 7 dni w tygodniu. Wiesz, pójdziesz na te zajęcia, na tą godzinkę, trener się dojedzie, ty naprawdę się czujesz, wyglądasz i wiesz, to jest dużo. Ale wiesz co, jeszcze w twoim wypadku, ja ci oczywiście przerwałem, także zaraz dokończysz, okay. ale jeszcze wiesz co, też zasięgi, nie? Jeżeli jesteś influencerem i z tym żyjesz, to trafiasz do nowych ludzi, zwłaszcza ty. Bo jak ja, wiesz, tu prowadzę content typowo freakfightowy, tak jak już będę w 5. federacji, to mało kto mnie więcej usłyszy, bo są mniej więcej ci sami ludzie, sama bańka.
A jak ty jesteś ekipowy, zupełnie inni jakby ludzie i wyszedłbyś tam na pierwszą, drugą konferencję, to by się też nowi ludzie zobaczyli, co ci daje zasięgi, współpracę, etc., nie? Zdecydowanie. Więc ja byłem bardzo zakompleksionym gościem, bardzo. Do dzisiaj też nawet kilka jeszcze tam zostało takich rzeczy. I na przykład to mnie bardzo motywowało, żeby coś zmienić, nie? Bo jak pojechaliśmy z tego Dubaju, się tam ulałem tak w tych Stanach tak samo, że później przyjeżdżam z takim brzuchem i sobie myślę, ja pierdzielę. A wiesz, ciężko tak z dnia na dzień samemu się zebrać i coś zacząć robić, nie? Teraz akurat to robię, bo mówię, pozmieniałem sobie trochę w głowie, więc zacząłem biegać i tam różne rzeczy robić. Ale no myślałem o tym, że wiesz, jeżeli faktycznie chciałbym zawalczyć, to chciałem to robić w 100%, jakby tak. Przygotować się do tego. No i to idzie samo w parze, jakby, że później zaczynasz trenować, forma fizyczna się robi i to mnie najbardziej jakby do tego nakręcało. Oczywiście pieniądze fajne też, więc bardzo ważny aspekt. Natomiast coś, co mnie przeraża, nawet tak dzisiaj przed przyjściem tutaj do ciebie sobie myślałem, jakbym mógł odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego nie? Bo mimo wszystko dalej się nie zdecydowałem na to i prawdopodobnie w najbliższym czasie się nie zdecyduję, no chyba, że coś niesamowitego zmieni, że jakby przeraża mnie ta myśl już wejścia do oktagonu jakby, nie? Że jest masa ludzi, do których w teorii jestem przyzwyczajony, ale mimo wszystko, nie wiem, wyobrażam sobie, że dostaję pierwszy strzał na głowę, na ryj i co później jakby, nie wiem jakbym się zachował. I to czasami, są trudne momenty. No. I to jest ale wiesz co, no to pierwszy strzał na ryj dostaniesz na sparingu, no tak. Spokojnie, ale pierwszy strzał na ryj w oktagonie jest czymś zupełnie nowym. No. To my uwierz, ja gdzieś tam moje życie było też poplątane i ja się wielokrotnie biłem na tych ulicach, to jest zupełnie co innego, tam tak mówisz. Wiesz, tam, no. Wiesz co dla mnie najbardziej, że idąc z tego oktagonu, nawet nie ci ludzie, co tu są, tylko też świadomość, że ta cała Polska ciągła, w cudzysłowie, no bo my jesteśmy w bańce, myślimy, że to jest tak. Cały świat, a wiesz, większość o tych wielokrotach nic nie wie. Ale ten cały świat, który cię interesuje, jednak to ogląda. Ci twoi widzowie, ci, którzy cię komentują i tak dalej. I dla mnie taka troszeczkę paraliżująca jest świadomość, że to, co się za chwilę stanie, znaczy wygrasz czy przegrasz, czy zrobisz dobrze czy źle, ale każdy twój ruch jutro będą wszyscy komentować. Tak. Wiesz o co mi chodzi, że to jest ta gala, to jest taki hype na tą galę wywalony i na drugi dzień odpala internet, wszyscy piszą, nawet ty jak jesteś, wiesz, jakby spoza tego świata, nie jesteś fighterem, to jak odpalasz, tak teraz będzie na przykład Fame, tak, w sobotę odpal w niedzielę internet, no nie ma opcji, wszyscy o tym, wiesz, a ten to zrobił, a ten się wywrócił, a ten dostał gonga, a ten dostał knockout i dla mnie jest takie właśnie trochę paraliżujące, nawet wiesz, nie to dostanie w mordę, tylko jak zawalisz, jak zrobisz coś, czy dobrze, czy źle, to będziesz na pierwszych stronach gazet jutro. No. I to troszeczkę tak paraliżuje. A to widzisz, to też na przykład ja jakby może nie siedzę w tym świecie tak inside, ale lubię oglądać. Na przykład też my siedzimy z ziomalami i wiesz, oglądamy i komentujemy i wiesz, patrzcie co on zrobił, nie, ale coś no nie, tam robi. No trochę to jest, wiesz, na zasadzie, że siedzi taki gość, wiesz, z wielkim brzuchem i z piwem, są wybory mi światem, tato brzydka. Także siedzą chłopy, wiesz, zajadają pizzę z brzuchami i mówią, że on się zrobił. To jest naprawdę ciężka praca, ale komentują. Okay. I masz tam tą świadomość, że ci ludzie będą cię hejtować albo chwalić. Tak. Albo wiesz, no tak, idź w te flip-flighty. Ale to też, to co ty powiedziałeś, ty może się na ulicach gdzieś tam bójki były i tak dalej, nie? Zupełnie co innego. Ja na przykład w ogóle. I jakby w ogóle ja nie jestem tego typu gościem, który idzie i się napierdziela. W życiu stoczyłem jedną, powiedzmy, szkolną bójkę, w której dostałem w nos i mi się krew polała, więc jakby ja w ogóle nie jestem tego typu człowiekiem. Ale to właśnie nie przekreśla, wręcz przeciwnie, bo ja ci mówię, że to na ulicy to jest zupełnie co innego. Nie wiem, złapiesz go za szklankę, tu za kufel, gdzieś go tam nie ma. I patrząc po mojej ostatniej walce, to wcale tym nie wygrywa, bo uważam, że Czarek jest właśnie gościem takim jak ty, z którym właśnie przegrałem, który raczej nie miał bujek i raczej nie. Iluzjonista, fajny gość, bardzo fajny chłopak, ale raczej wiesz, występy dla dzieciaków i bogów. To nie jest gość, który się gdzieś bije po nosach. A wiesz, tam wyszedł rewelacyjnie, a ja właśnie odwrotnie, bo myślałem, że coś on mi tam może zrobić. I dlatego tu też tak wcale nie jest, wiesz, a w nos byś został na sparingu, także spoko. Czyli co, na dzień dzisiejszy nie? Na ten moment nie. Ale nie skreślam tej możliwości, bo jakby Daily pokazało też, że jak ja sobie coś w głowie ustawię, to ja potrafię przenieść góry, nie? Jakby prosty przykład. Wanna wypełniona lodem o temperaturze 1 stopnia i chłopaki wytrzymali, nie wiem, 5-6 minut maksymalnie, a ja sobie, wiesz, najpierw przeczytałem, jak wytrzymać najdłużej w wodzie z lodem. I siedziałem tam przez pierdzielone 13,5 minuty, jakby ustawiłem się tak w głowie, że wiesz, mam być najlepszy, mam wytrzymać, wytrzymałem. Tak samo jak robiliśmy odcinek, w którym kto wytrzymał najdłużej pod wodą. Tak samo, mam być najlepszy, mam wygrać i faktycznie wytrzymałem najdłużej pod tą wodą. Nie? Ty jesteś taki ten Czarek, moim zdaniem, ten, który mnie pokonał. Serio, bo Czarek też jest takim tytanem pracy, on tam wszyscy od Sobierajskiego taką moją opinię, że tam nie ma przelewek na treningu i po prostu cisnął do końca. A wcale gość, który wiesz, Czarek był rok wcześniej ulanym też...
No, Ulanym też gościem z brzuszkiem, on przede wszystkim począł przemianę, żeby mieć lepszą kondycję, tak? I jak widzę, że ty tak sobie ustawisz taki mental, to ty mógłbyś być dobrym filmfighterem. Zdecydowanie. Więc wiesz, nie skreślam jakby tej możliwości. Jeżeli pojawiłaby się jakaś fajna propozycja, ktoś by mnie do tego jeszcze nakręcił dodatkowo, myślę, że byłbym skłonny przyjąć taką propozycję. Który był z ekipy trzeci, tak? Bo był Mini Mike, był Trąba. No tak, trzeci. W zasadzie tyle. Trzeci. No mówię. Bo czyli to... tam proponują jakieś miliardy miliardów, ale on chce jeszcze więcej miliardów. Ja w ogóle słyszałem ostatnio, że czekaj, że Freeze z tym, z Czajnikiem mogliby się w ogóle nadupczać, nie? O, to by było coś, bo tam ostatnio jakiś gdzieś widziałem nawet nie miniaturkę jakiegoś filmu, że Czajnik zaczyna być lepszy od Freeza, coś już takie podgryzanko. Czy czujesz na przykład konkurencję od Freeza i czy go w ogóle lubisz? Na pewno jesteśmy dla siebie konkurencją, aczkolwiek uważam, że on jest w innym etapie życia niż ja i że on kompletnie się nie musi o mnie martwić. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Ja czuję w nim konkurencję. Na pewno moja opinia jest taka, że ja robię na przykład lepszego YouTube'a niż on. On nie musi, jemu jest wygodniej i on raczej się aż tak na to nie stara. Za mało go znam, żeby określać, czego lubię, czy nie. YouTube'a nie może jesteś lepszym, a z drugiej strony influencerem myślę, no to on jest... Nie, no influencerem to on jest chłopie na dużo. Tak. O, o prymat na polskim YouTubie. A gdzieś dziś było w ogóle, że Freeze gadał z włodarzami Fejmu i że gdzieś go widzieli, czy coś takiego? Coś takiego się pojawiło w internecie? Fejm teraz był we Wrocławiu. I w budynku OWO Wrocław, tam gdzie jest hotel Hilton, kasyno i apartamenty, mój kolega w kiblu go widział i był to Freeze. Później, że Czajnik też coś tam i nagle zaraz się okaże, że będzie to walka. To by było coś, to by była bójka. No to by była A ty z Buddą. Nie ta waga. Nie ta waga. Oprymat najlepszego krakowskiego youtubera motoryzacyjnego. Dobra, a może w muzykę, bo ty ostatnio taki świetny kawałek. Ja tam nie nawijałem. Ale jeździsz tam sam. Najlepsze jest, jak ona jedzie samochodem, a stoi. To mi się podoba. Albo po prostu tak szybko jedziesz, to się tak rozmywa, że wygląda, że stoi. Tak, rozmyte tło. Nie, no tam w ogóle tak powiedzmy przyjąłem propozycję po przyjacielsku. Jakby ona wystąpiła u mnie w jednym z odcinków i stwierdziłem, ja jestem takim dobrym chłopakiem, stwierdziłem, że wiesz, jak ktoś mi coś daje, to ja też bardzo często oddaję, nie? Więc wiesz, dla mnie to żaden problem podstawić furę, niech se nagra z autem i tak dalej i dla mnie to nie ma żadnego problemu. A gdzieś tam, wiesz, też inne środowisko, ludzie gdzieś tam pomyślą, kto to jest ten poczciwy ksychu, sprawdzą sobie i akurat, wiesz, może ktoś tam kliknie ten jeden dodatkowy followek, nie? Więc ja lubię po prostu się pojawiać w różnych miejscach. Nie, no to ja akurat to uważam za bardzo dobry pomysł, za może troszeczkę gorszy, no, że akurat taka piosenka, bo to jakoś nie wyszło najlepiej, ale to też, no, za mnie widziałeś, dobra, wchodzisz to, ale widzisz, no kolejny raz mówisz ten jeden dodatkowy followek, to by ci friki dały, nie? Bo ja sam widzę, ja już to mówiłem raz, że jak sobie trendy Google, masz coś takiego, trendy Google, wpisujesz sobie Szalony Reporter i jest, wiesz, Ukraina, gdzieś tam jeżdżę, robię to i pierwsze ogłoszenie w Fejmie. I do tej pory nie przebiło. Później jest, wiesz, w High League jest trochę mniejsze, teraz w Cloudzie jeszcze, no bo to już mówię, już ci ludzie mnie znają, co mniej więcej ci sami. Ale to jest po prostu kosmos. Pierwszy raz, bo to jak cię ktoś wpisuje w Google, tak? To totalnie nowi ludzie cię dostają. Wiesz, tak swoich widzów budujesz, oni ci dochodzą powoli, tak? No. Tym robisz. Nagle wychodzisz tu i widzicie 100 tysięcy osób, to znaczy, że te konferencje mają milionowe wyświetlenia, nowych. I oni, kim jesteś, i tu ci przybywa, także... No i... A właśnie, no wy macie, mamy, tak? No mamy. No to nie jest tak do końca, że te lody nie macie płacone, bo skoro macie akcje, to jak lody wzrastają, to ci akcje też wzrastają. Tak. Tak jest, to troszeczkę, to zmienia postać rzeczy. Tylko czy masz jedną akcję, która jest warta 2 złote, czy masz nie, dużo jakby akcji? Jest większa ilość tych akcji, o wiele większa. No, że tylko, to już stanowi jakiś majątek? To już jest taka liczba akcji, że już powiedzmy, znaczy, to jest jakaś wiesz, tam na początku, jak powiedzmy notowania spółki były wysoko, to faktycznie dużo było pieniążków, dużo. A teraz no to pospadało, no to chyba każdy wie jak jest, więc no siłą rzeczy to jakby to też wszystko spadło, nie? No ale jak mieliście dawane, to one były warte, że później spadły, to jakby... tylko że to nie jest tak, że od razu sobie możesz to, wiesz, sprzedać do kogoś i mieć kupę pieniędzy, tylko tam jakiś czas musisz sobie odczekać. To jest obwarowane czymś. Ale co, każdy z was po prostu dostał po równo, powiedzmy, jak się tworzyło ekipa holding, to... Znaczy wiesz, no jedni dostali więcej, drudzy mniej, jakby jednak. Wiesz, na przykład no tam wujek z Karolem jako że założyciele, no to tam... Tak, ale ja mówię z was, członków ekipy, to mniej więcej tak po równo. Mniej więcej po równo. I to stało się w momencie, kiedy został założony ekipa holding przed tym lodami i tak dalej. Tak, bo my jesteśmy de facto założycielami tej spółki, nie? A. My wszyscy jesteśmy dalej założycielami, więc jakby mamy tam swoje udziały. Ale nie jesteście w zarządzie, nic, tylko jesteście po prostu w tym momencie akcjonariuszami, założycielami i tak dalej.
No to ty masz kiedyś bardzo bogate, jak to sprzedasz. O ile wiesz, jakby później, jakby wzrosły, to zarobiście, nie? Trzeba pracować na dobre imię spółki, żeby to rosło. Czyli tak, lody pycham. Dokładnie. Powiedz, dobra, Manchester gra z Liverpoolem, twój ukochany Manchester, obstawiaj. Oj, powiem ci, że teraz te gry przedsezonowe pokazały, że jeszcze ten klub nie jest... Bo ty jesteś fanem wielkim Manchesteru, tak? No... Jestem w ogóle. Z Trombą mieliśmy robić. Trąba nie zrobił, bo nie było czasu. Ja zrobiłem. No to w ogóle... On też jest fanem Manchesteru. Tak, on też jest bardzo mocnym fanem Manchesteru. W ogóle no, pojechaliśmy razem właśnie na meczyk. Wtedy grał Manchester United z Manchesterem City. Tak, był derby Manchesteru. Dobrze pamiętam? Czy nie dobrze pamiętam? Ty, ale fuck up. Bo my zaraz po tym meczu zrobiliśmy ten tatuaż, nie? Aha. Zrobiliśmy ten tatuaż. Znaczy, ja zrobiłem. No tak, mieliście zrobić. Mieliśmy zrobić, ja zrobiłem, Tromba nie zdążył, powiedział, że zrobi przy następnej okazji, więc trąbeczka, mam nadzieję, bo ostatnio padł pomysł, żeby pojechać do Manchesteru właśnie na derby Manchesteru. Ja oczywiście powiedziałem, że pewnie jedziemy, więc jeżeli to wyjdzie, no to ja tutaj trąbeczkę muszę pociągnąć do odpowiedzialności. No tak, będzie robił tatuaż. Kurczę, nie wiem jak gra Liverpool teraz. Szczerze powiedziawszy, jeszcze się nie wdrożyłem z powrotem, bo teraz wystartował Premier League od nowa. Nie obejrzałem chyba jeszcze jednego meczu, co dla mnie jest bardzo dziwne, bo jak jest tylko Premier League, to ja dosłownie nawet nie swojej drużyny, ale wszystkie mecze, jak tylko mam możliwość, to oglądam, bo też bardzo piłę uwielbiam, więc... Chciałbym, żeby Manchester wygrał, więc powiem takie 3-1. Dobra, a właśnie a propos piłki, to ty brałeś udział w MUF pierwszym, nie? Tak. A teraz nie zaprosili cię? Znaczy nie ma naszej całej drużyny w ogóle jakby w tej kolejnej. Aha, bo wyście odpadli, więc teraz są jakby nowe, tak? Tak, my odpadliśmy, ale myślę, że tutaj jeszcze zobaczy nas MUF i widzowie, są takie plany. Okej, bo teraz w ogóle chyba inaczej to będzie MUF, nie będzie pay-per-view, tylko gdzie będzie transmitowane przez telewizję, jakieś tam duże zmiany są. Szczerze, nie wiem, nie zagłębiałem się. A teraz z tych drużyn na kogo byś stawiał? Które są? Z tych nowych? Znaczy w ogóle z tych, co zostały? Pewnie ta, która was pokonała najlepiej, żeby wygrała, no, bo wtedy nas, wy byście wyszli najlepiej. Nas chyba wtedy klepnęła drużyna Boxdela, tam był Ulfik na bramce, przegość bramkarz, naprawdę, nie wiem skąd ma takie umiejętności chłop, ale w ogóle po całym mówi, on przyszedł do mnie i mówi, że stary, strzeliłeś mi jedynego gola, nie? Bo to ja mu tylko strzeliłem tego gola, więc no fajnie jakby, ale no mocna drużyna, bardzo mocna drużyna, tam chyba grał też Czajnik chyba właśnie. Chyba tak. No, oni mają potężny składzik. Z tych nowych to ja w ogóle tam nie kojarzę. Tam dużo tam Frania drużyna jest, który samych tu wziął z Twitcha, ja tak niekoniecznie Twitchowy jestem. No. I takie te nowe osoby nie za bardzo kojarzę. No czyli to jest tak, że wy odpadliście, ale są plany, że może wrócicie. Tak, dokładnie tak jest. Mam też taką nadzieję, bo bardzo fajne wydarzenie, jakby mi się fajne, mega ja fajnie grało. Oglądałem to na żywo, rewelacja, mi się to mega podobało. I wiesz, to jest jakby inaczej niż na Freakach, nie ma tej... Bardziej takie rodzinne, że można wziąć małe dzieciaki i w ogóle, a tych freakach to jednak wiesz, te wyzywanie się, coś tam już, nie mówię nawet o konferencjach, tylko na gali, jest ta nienawiść, jest coś, a tu było to w fajnej atmosferze takiej rodzinnej i to było fajnie zrobione, nie? Wiesz, co jest dla mnie najlepsze? To jak ty tam znokautujesz kogoś, to masz takie fajne uczucie, wiesz, wygrałeś, wiesz, że jesteś królem życia, nie? Tak. Tutaj jak się strzeli gola, to jest też troszeczkę coś takiego. Tak. Ja pamiętam już za młodych lat, jak grałem w piłkę i strzeliłem swojego pierwszego gola na jakichś zawodach, jak byłem w gimnazjum, czy tam w ogóle w podstawówce chyba, to tak samo od razu, wiesz, to adrenalinka spływa ci tu wszystko, tak czujesz to, nie? I tak samo tutaj, no to jest tak przepiękne uczucie, że kurczę, chcesz... Ale ogólnie tak na co dzień grywasz? Tak. Znaczy w ostatnim czasie trochę mniej, bo czasu jest troszeczkę mniej, ale w ostatnim, tam powiedzmy miesiąc, dwa miesiące temu... W ogóle zrobiliśmy sobie po mówie z chłopakami grupę, do której zaprosiliśmy swoich znajomych, w ogóle niezwiązanych z internetem i tak dalej. I no, zrobiliśmy tam taką paczkę chyba z 40 osób w tym momencie i systematycznie graliśmy. Chłopaki dalej tam napierdzielają cały czas, ja mówię troszeczkę gorzej z czasem. Tak? Wcześniej w ośrodku treningowym tam Krakowi, w Rącznej, pod balonem, a ostatnio na Dekerta, na tych tam koło kortów tenisowych. No wiesz, nad tobą mieszka Peszko, to zobowiązuje. Tylko, że akurat, kurde, jak nad tobą mieszka Peszko, czy ty bardziej powinieneś grać, czy bardziej pić? On jest jednak bardziej znany z tego drugiego, więc... Nie, ja bardziej częściej gram niż piję, znaczy w ostatnim czasie może trochę więcej piję niż gram, ale powiedzmy dwa miesiące temu o wiele częściej. No to było systematycznie raz w tygodniu giereczka. Skąd ta rejestracja Kindly? Bo ja dopiero się, ja setki razy cię tu widziałem, setki, może nie, dziesiątki razy cię tu widziałem i później dopiero jakoś skojarzyłem, że to jest osoba, bo ty masz taki kanał nazwany i wszystko to Kindly, taką masz rejestrację. K1 NDLY. Z Trombą to wymyśliliśmy. Jak kupowałem swój pierwszy samochód, właśnie nie pierwszy, no tą BMW jak kupowałem, to zastanawiałem się, jaką tablicę rejestracyjną dać, bo uparłem się, chcę mieć indywidualkę i tak siedzimy z Trombą, no i tak myślimy jakby, no
jaką można by dać tą rejestrację, nie? A on mówi, ty, kindly. A ja mówię, dlaczego? No bo to poczciwy po angielsku. I tak patrz, wpisałem faktycznie, tylko że kindly to jest poczciwie, no, ale, no, ale bardzo podobnie. Tak, oczywiście. I myślę, kurwa, fajne, nie? Ty. I jeszcze, bo jeszcze ten wymóg był taki, że musi być K, nie? Z przodu, no bo Kraków. No tak, bo Kraków i jeszcze tak. Literka, żeby cyferkę. Tak. Ja w ogóle lubię te tablice indywidualne, kiedy właśnie te dwie pierwsze też grywają. Tak jak u mnie COVID. Tak, tak, tak. To jest K0 no. Wit i ciebie to kindly, no. Czyli K1 dl. Idealnie, to wygląda jak napis kindly. I to tak jakby no. Współgra całe 7 liter, tak? A nie, bo tu można od 3 do 5 plus te dwie, nie? Tak. I to jest fajne, niż wiesz, K1 i dopiero ta Marta, no. To jest takie, wiesz, kijowe, a ty masz właśnie fajnie. No właśnie, mega fajnie to wyszło i jakby jak trąba to zarzucił, że słuchaj, ty, kindly, mówię, zajebiste robimy, nie? I już było do tego stopnia, że ja już sobie zarezerwowałem, bo ja to ogarniałem tam u powiedzmy mamy mojego znajomego, która pracowała w urzędzie. I ja czułem, że ktoś mi może poddupcyć te tablice rejestracyjne, jeżeli gdzieś to gdzieś tam wyjdzie. I zarezerwowałem sobie w cudzysłowie, nie? Ja tak samo zrobiłem. Jak wpadłem na to, zadzwoniłem, no, tam trzeba opłatę dać tak. I wtedy masz klepnięte. I powiem ci, że to było złote, bo tak jakby mama tego ziomka mi wtedy powiedziała przez tego ziomka, że dosłownie, nie wiem, tydzień później przyszedł ktoś i powiedział, i chciał zarejestrować dokładnie na K1 NDLY, nie? I mówię, jakbym tego nie miał, to nie miałbym teraz tablic. A tak to mam. Ale to wiesz o tym, że bo to masz cały czas na jednym aucie. Tak. Wiesz, że nie będziesz miał już na drugim. Wiem. K2 NDLY. No nie, to już głupie. Ale to już nie będzie. Ale bo to jest, moi drodzy widzowie, to jest bez sensu. Dla mnie syntetyczny przepis, że nie można, bo ja też chciałem, ja miałem Jaguara i miałem COVID-19 w ogóle. No. Bo tu mam COVID. Tak, miałem COVID-19 i chciałem zdać, żeby zarejestrować ten. Nie da się. Jeżeli wrócą do puli, bo ja mówię, zdam w ten sam dzień, teraz zarejestruję, żeby nikt mi nie podkupił. Nie da się. Jak są tablice indywidualne, to ich już nigdy żaden samochód nie będzie miał. One są przypisane, może go sprzedać z nimi, może mieć nowy właściciel, a jakby nie sprzedasz z nimi, to one nie wrócą. Dla mnie to jest głupie, bo głupie. Jakby wyczerpuje pulę, wiesz. Tak, są głupie. Fajne pomysły, ktoś zrezygnuje i jego już nikt nie będzie miał. To jest głupie, dlatego to jest ciągle ten sam u ciebie samochód, tak? Tak, i ja u mnie zostaje on na zawsze jakby. Nieważne, co się będzie działo, on zostaje. To, wiesz, pierwszy taki fajny samochód kupiony za własne pieniądze, kurczę. Więc musi zostać. I słychać cię, jak jedziesz. Tak, to. Norma. Chociaż czasami, wiesz, jak wiesz, że na osiedle to akurat robię cicho, żeby było cicho, żeby sąsiadów. A tu jest parę osób takich, co nie robi cicho, tu są wariaty. Wiem, taki z żółta korwetta, to znajomy. Wiemy. Ja na szczęście siedzę po nocach, ale sąsiedzi się wkurzają. Krzychu, Wel, Aka, Kamilu, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również. Jesteś fajnym gościem, no i co, życzę ci tego rozwoju kanału i proszę widzów, żeby tam zaglądali do ciebie, że jak już odpalisz wszystko, żeby ci to poszło, no bo za jakiś czas może się złapiemy, nie? No. Na piłkę mnie wiesz kiedyś nożną, bo wtedy ja... Ze Sławkiem się umówimy. O! Bo kurczę, też miałem z nim, grałem z nim kilka razy faktycznie, Przegłoś jest, nawet z nami był na gierce, ale jakby nie było zawsze tak, mijamy się czasami troszeczkę, no wiesz, on ma roboty, ja mam roboty, ale pogralibyśmy coś w piłeczkę, no. Dobra, on weźmie ten shakery z nawodnieniem i pójdzie. No jasne. Dzięki bardzo. Dzięki piękne. Zapomniałem o bardzo jednej ważnej rzeczy, MK czy LK? Eleczka, bo ja lubię oversize'y. Proszę bardzo. Dziękuję Środowisko bardzo. Miejskie, mój sponsor. Dziękuję bardzo. Masz, jak każdy gość, śmigaj po osiedlu. Dzięki. No jesteśmy w mieście, to jest Środowisko Miejskie. Więc... A, no to kurczę, idealnie się składa. Polska fajna firma, wiesz, tutaj gdzieś tam ze Śląska, tutaj robione, więc... Fajnie, kolejna koszuleczka do noszenia, bez elegancko. Jeszcze biała, świetnie. Dziękujemy. Dzięki.